Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj Bartłomiej, Bartłomiej Kwapisz. Spotykamy się dzisiaj w gronie Michał Sasak, Mieszko Pasierbek, Bartosz. Akurat Twojego nazwiska nie pamiętam. Chcesz przypomnieć swoje nazwisko? Przeważnie, Bartosz. Bartosz Przewoźniak. Dobra, generalnie co o nas możemy się wiedzieć? Wszyscy jesteśmy lewicowi, przynajmniej gospodarczo. Jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, różnie to bywa. Podejrzewam, że w wielu przypadkach lewica by nas odsądziła od czci i wiary. Bardzo prawdopodobne. Dlaczego się tu spotykamy? Spotykamy się tu, ponieważ zaciekawiła nas sytuacja związana z Off-Radiem Kraków. Omówimy ją pokrótce. Ja ją teraz opowiem, co tam się wydarzyło dla osób, które nie chcą przez to wszystko przechodzić, pobierając informacje z innych mediów. Natomiast to będzie dla nas przyczynek do, no do ogólnie dyskusji o mediach, dyskusji o sztucznej inteligencji. Więc tak, Off-Radio Kraków. To jest niszowa stacja. Znaleźliśmy badania z 2019, to jest 2%, przepraszam, 0,2% słuchalności w Małopolsce. Natomiast już w takich nowszych zestawieniach z 2023 tego radia po prostu nie mam, bo jest aż tak niszowe. No i cała ta afera, która wywołana została w zeszłym tygodniu wpisem na Facebooku pana Mateusza Dębskiego, byłego dziennikarza tego radia. Cała ta afera też im pewnie, przynajmniej chwilowo, zwiększyła zasięgi. Natomiast Off Radio Kraków chyba to rozegrało najgorzej, jak można, pod kątem marketingu, pod kątem redukcji, jak to się mówi, damage control. Generalnie wydali oświadczenie, według którego na przykład żaden pracownik nie został zwolniony, ponieważ to byli pracownicy, którzy pracowali na przykład na umowie o dzieło, umowach zleceniach, B2B i tym podobnych. To było razem 12 dziennikarzy. Oni już jakiś czas temu zostali zwolnieni, bodajże w sierpniu. Natomiast właśnie teraz, w tym tygodniu, ruszył program ze sztuczną inteligencją, z dziennikarzami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Jakub, Emi i ktoś tam jeszcze. No, generalnie dziennikarze, którzy nie istnieją. Natomiast samo Off Radio Kraków, ono już od dawna prowadziło audycje automatycznie programowane. Teraz co to znaczy? To znaczy, że w pewien sposób te audycje były jakby tak wygenerowane przez algorytmy zgodnie, może nie tyle z zaleceniami rynku, co z instrukcjami, których ich twórca miał na myśli. Tam były 2 godziny na żywo audycji. To były podobno bardzo ciekawe audycje. Były też autorskie programy muzyczne. No ale poza tym cała ta playlista leciała z automatu i w pewien sposób mi się podobała. Znalazłem tam kilku artystów, których lubię. To była muzyka dość alternatywna, elektroniczna. Ciekawe radio, natomiast nie słuchałem go. Tu też będziemy mieć rozmowę o tym, w zasadzie jakie jest miejsce takich radiostacji w momencie, kiedy mamy YouTube i playlisty, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałem przedstawić osobę pana likwidatora Radia Kraków, bo Off Radio Kraków jest powiązany z Radiem Kraków. Likwidatorem został pan Marcin Pulit. Generalnie został nim dlatego, że Radio Kraków ma poważne problemy finansowe. Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość, że chcą sprzedać fortepian za 1 000 000 zł, który kupili. To właśnie po to, żeby ratować finanse tej instytucji. No i Pulit robił różne rzeczy. Był już wcześniej prezesem Radia Kraków w latach 2011-2016. Potem zapisu bujał się po innych przedsiębiorstwach, był w Komarchu. Natomiast no, został teraz za PO tym ratownikiem bankrutującego Radia Kraków. I co jeszcze można o nim powiedzieć? Na razie to tyle. Jeszcze ostatnia rzecz. Ta sprawa, ten odzew, z jakim spotkał się wpis Mateusza Dębskiego. On pracuje w wielu mediach, ale był też właśnie w Off Radio Kraków. Oni wystosowali apel. Apel, pod którym zebrano 20 tysięcy podpisów już. Zaraz otworzę, jaki jest aktualny stan. No dobra, 20 tysięcy. Mamy to apel Środowiska Kultury i Mediów w sprawie sytuacji w Off Radio.
I to jest apel skierowany do Rady, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów, do Rzecznika Praw Obywatelskich. A poza tym sam post Dębskiego ma w tej chwili 13 tysięcy udostępnień. No, widziałem, wszędzie na Facebooku był, wszyscy komentowali, 22 październik, po prostu rozniosło się to jak świeże bułeczki. I odzew był bardzo negatywny, super negatywny, ludzie byli oburzeni. Ludzie byli oburzeni też tym, że z pieniędzy publicznych ktoś zastąpił tych dziennikarzy sztuczną inteligencją. I tłumaczenia radia były takie, że to jest eksperyment społeczny, że jak już wspomniałem, nikt nie został zwolniony, bo byli to gościnni współpracownicy na innego rodzaju umowach niż umowa o pracę. I że ten eksperyment społeczny, te oświadczenia się potem zmieniały. Pulit potem mówił, że to zostanie na 3 miesiące, że potem może wrócą dziennikarze, że jakby to jest tylko tak, żeby zbadać sytuację, pokazać coś. No ale okej, to chyba wszystko, co chciałem tak na wstępie powiedzieć. I teraz pytanie do Was. Jak tak słuchaliście mnie, czy chcielibyście coś dopowiedzieć, czy coś jeszcze ważnego tutaj powinienem Jeżeli poruszyć? chodzi o reakcję na zwolnienie dziennikarzy, czy jakkolwiek to zwać, bo jeżeli ktoś miał B2B i już nie dostanie kolejnych faktur, kontraktów i tak dalej, to też można to traktować jako zwolnienie. Nie były wszędzie negatywne jednoznacznie, bo ja na przykład na Twitterze widziałem środowisko Nowego Obywatela Remigiusza Okraski, że oni mieli taką satysfakcję z tego, że ludzie, czyli dziennikarze, jako grupa zawodowa, społeczna, która zawsze jest w awangardzie tych gnojeń, które się odbywają, ilekroć chodzi o zwolnienia jakichś, powiedzmy, grup zawodowych, które są uzwiązkowione, typu, nie wiem, górnicy, typu pracownicy, jacyś fizyczni. I że takim ludziom się nie udziela wsparcia, a tutaj paru dziennikarzy się zwalnia i od razu problem, nie? I tam nie było tej pozytywnej reakcji, ale tej Przepraszam, negatywnej reakcji. ale to była to jest to, co mówisz. To jest reakcja, która pozytywnie odbiera protest, jaki został wywołany zwolnieniem dziennikarzy i zastąpieniem ich sztuczną inteligencją, tak? To jest... Nie, ona pozytywnie odbiera to samo zwolnienie. Powiedziałbym, że nie żałuję, że nie. To jest takie podejście w stylu nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. Aha, Tak bym czyli to interpretował. to zwolnienie wywołało tę dyskusję, więc jest dobre w pewien sposób. Jest pozytywne, natomiast per se ci dziennikarze nie są grupą szczególnie poszkodowaną, no bo taki Mateusz Dębski, prawda, może sobie inne fakturki załatwić, inne współprace ma nagrane, jego koledzy pewnie też jakoś spadną, no bo mają pewien kapitał społeczny, czy intelektualny, czy nawet finansowy zgromadzony, który im pozwoli przetrwać. Także nie żyją od pierwszego do pierwszego. Ja pozwolę sobie wrzucić w opisie dwa nagrania, tudzież wpisy. Jeden to jest stanowisko Pulita i komentarz do całej sytuacji, a drugi to jest rozmowa z Dębskim w takim kanale Metalurgia Plus, gdzie wychodzi na to, że obie strony są w stanie bardzo dobrze uzasadnić swoje stanowiska i obie strony wychodzą na ludzi, którzy nie są jakoś ideowo zaczadzeni i mają powody, dlaczego to robią. Natomiast ja się Bronią własnego interesu, co? Skutecznie. ale nie, no, ale jakby bronią go w taki sposób, że wiesz, podłączają taką naprawdę interes też społeczny pod to, tak? Ale dobrze, wracając, czy wy macie wrażenie, że któraś ze stron tutaj jest tą złą? No bo taki oddźwięk społeczny był od razu Radio Kraków i pan Pulit źle robią. To jest coś nagannego, oburzającego. I tych głosów broniących Pulita, no to głównie podkreślano tak, że radio, że off radio, że prawie nikt tego nie słuchał, że w jakiś sposób radiostacje takie popularne, ja sam to odczuwam, one są, to nie są audycje autorskie. Często włączasz RMF, włączasz Radio Z, tam nie ma audycji autorskich, to są audycje sformatowane pod wymogi rynku, pod widza, który chyba nie ma specjalnych ambicji, żeby mieć jakiś kontakt z autentycznym przekazem. To raczej się wydaje przekazem,
że tak powiem, zglajszachtowanym, znaczy takim dopasowanym do, taka papka, to jest papka medialna. I to tego typu argumenty często podnoszono mnie jako w obronie decyzji Radia Kraków. Jak wy to czujecie, tak spytam was po ludzku? To jest złe, oburzające, czy to jest jakoś uzasadnione? Właśnie pytanie, czy to w ogóle jakby osiągnęłoby taki efekt, jaki oni by rzeczywiście chcieli. Wspomniałeś teraz, że te zmiany jakby były trochę uzasadnione jakby ekonomicznie, że i tak tego radia nikt nie słucha, ale myślę, że to samo podejście, jakby całościowo do mediów publicznych, jako, nie wiem, do takiego czegoś, co musi istnieć z konieczności i tak nikt tego nie słucha, a będzie tylko na przestrzeni lat coraz bardziej Takie defundowane, uśmiechnięte podejście. żeby udowodnić jego nieskuteczność. Nie, to są decyzje polityczne, żeby jakby te takie instytucje podtrzymywać na takiej kroplówce, która już w przyszłości całkowicie nie wystarczy i doprowadzi do tej śmierci. Jakby, i też w tym kontekście, czy zastosowanie jakby takiego sposobu pracy tego radia w ogóle by to wzmocniło. Nie wydaje mi się, że ktoś by rzeczywiście czuł jakieś połączenie, jakąś koneksję z czymś, co nie istnieje, jakby z czymś, co do nich mówi o ich problemach, których nigdy nie przeżyło rzeczywiście, prawda? Dobra, To nie dobra. też był. No, tak, Bartek. Chciałem zwrócić uwagę, bo mówiłeś o takim obniżaniu rangi publicznych i nie tylko mediów, ale ogólnie instytucji. Czy to jest typowo platformerskie, czy to jest coś, co przyszło właśnie z tą władzą i takie psucie ogólnie instytucji państwa na zasadzie obniżania nie tylko finansowania, ale też jakby rangi w postrzeganiu tego, co publiczne, że prywatne dobrze, publiczne źle? Czy tak to odbierasz, Bartek? Ja Bartosz. nie sądzę, żeby ten trend jakoś zmienił dopiero ostatnio. Jakby takie traktowanie w ogóle instytucji publicznych jako takich tak bardzo instrumentalnie jest, no, już od wielu lat występuje. Jakby, dlaczego? Nie sądzę, żeby jakby Poczta Polska powinna jakby musiała rzeczywiście jakby z roku na rok upadać, wchodzą jakby wiadomości o tym, że z roku na rok bankrutuje. Znaczy, ale żeby jakby to, co się z nią dzieje, to jest jej niedofinansowanie jest jakby też jakąś decyzją. One nie muszą być takie wiecznie kulejące, wiecznie podupadłe. Jakby można, wydaje mi się, tak zmienić jakby kierunek myślenia względem wszelakich instytucji publicznych, żeby one mogły zacząć funkcjonować, jakby no, zacząć funkcjonować zdecydowanie bardziej efektywnie. To To jest jest potrzebna właśnie decyzja, moim klucz, zdaniem. że nie chodzi tylko o pieniądze tutaj. Jak Tak. sobie popatrzymy na to, jak działa na przykład Poczta Polska i jak działa InPost, no to Poczta Polska jest instytucją bardzo dwudziestowieczną, gdzie są papierki do wypełnienia na wszystko, gdzie ten system elektronicznego obiegu dokumentów jest taki bardzo rudymentalny. Ostatnio jak byłem na poczcie, no to pani po prostu komputer wysiadł cały system. Oni muszą nawet jak coś elektronicznie robią, dookoptować do tego papier. Nie ma takiego systemu, gdzie jest powiedzmy kurier, on nam to dostarczy. Jak nie ma nas w domu, to próbuje się skontaktować, tylko od razu awizo i elo. I to sprawia, że te problemy takie logistyczne, problemy strukturalne w działaniu jakiejś instytucji, one się nawarstwiają, bo nagle tych ludzi potrzeba znacznie więcej, żeby zrobić to samo. Ci ludzie z konieczności no, muszą dostać jakieś pensje, jakieś składki trzeba za nich zapłacić. Trzeba im zorganizować pracę, co też jest obciążeniem, a mogłoby być tak, że albo tych ludzi mamy mniej i płacimy im lepiej i lepiej organizujemy ich pracę i spółka może zacząć zarabiać, na przykład wymyślić sobie jakieś zadania, które są bardziej marżowe, a oprócz tego realizować te ustawowe, konstytucyjne, albo po prostu no, nie być w stanie upadłości w najlepszym wypadku.
przypadku takiego radian, które no, ma 0,2 słuchaczy, czyli jakby ciężko zejść niżej, bo od 0,2 do 0% jest niedaleko, to no, widzę, że zamysłem stojącym za tym, żeby zastąpić ludzi AI, jest też to, żeby na przykład zrobić wywiad z jakimś duchem Wisławy Szymborskiej, albo za chwilę wymyślą Karola Wojtyłę, czy innego Hansa Franka. I będą sobie robić takie MMA, gdzie będą te duszki rozmawiać i to będzie generować kliki. I nagle się okaże, że z 0,2 im skoczy do 3% na przykład. Czyli będą mieć Mogę? 300% wzrostu. Mogę, bo tam jest taki motyw. Mówiliśmy o jakiejś misji mediów publicznych. Tam był motyw, dlaczego oni to zrobili, że to ma być eksperyment społeczny. To ma nawet Tak. przynieść jakieś badawcze dane. I zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście w ten sposób ta misja nie jest realizowana w jakimś sensie. No bo trochę miałem wrażenie, i to jest często, jak słyszę w rozmowach o dziennikarstwie. I też to coś, co dopisałeś do naszych notatek tutaj, Bartoszu, odnośnie dziennikarstwa jako takiego miejsca w pewien sposób uświęconego, gdzie robimy coś bardzo ważnego społecznie. I ja postrzegam trochę dziennikarstwo. Sam byłem, będę dziennikarzem. Są takie motywy, gdzie trochę mam wrażenie, jakbyśmy kreowali takie przyjemne miejsce pracy, które nie ma rynkowego uzasadnienia, i ta osoba, która tam pracuje, ona się spełnia. I teraz pytanie, czy tego typu spełnienie po pierwsze jest potrzebne, a po drugie, czy jest, dlaczego osoby, które, nie wiem, pracują w Żabkach, Biedronkach, fabrykach i tak dalej, pewnie nie są zbyt spełnione, dlaczego one nie mają tego dostąpić, a jakaś garstka dziennikarzy miałaby? No toż No. wydaje mi się, że dziennikarstwo to musi być jednak fach w jakimś sensie. To znaczy, to nie jest tak, że się po prostu jest takim publicystą i się pisze swoje przemyślenia, tylko ja wiem, bo ja niedawno właśnie rozmawiałem z dziennikarzem i profesjonalny dziennikarz po prostu musi robić tak, że jak bada jakiś temat, na przykład robi reportaż, no to nie zajmuje ani jednej, ani drugiej strony. Musi po prostu umieć to zrobić w taki sposób, aby dojść do jakiejś prawdy. I to też jest pewna umiejętność, którą nie każdy ma. A nawet jeżeli ma jakieś poglądy, no to tak jakby musi się ich wyzbyć i musi jakby być w tym. Dobra, po pierwsze, trochę nam cię przerywa, a po drugie, ja znam tę argumentację, że dziennikarstwo jest to pewnego rodzaju też misja, Tylko i czy to to się jest. aplikuje do dziennikarzy radiowych, którzy tak naprawdę mają ludziom mówić coś między, w segmentach między muzyką? Czy tam A jest dochodzenie do prawdy? to się może aplikować, zdecydowanie może. Natomiast tutaj jest pytanie, po pierwsze, czy tego typu radio, jak radio robione przez AI, czy w ogóle ona ma szansę być czymś lepszym od playlisty na YouTubie, na Spotify'u? Czy zaraz nie zostanie wyparte przez milion innych narzędzi z użyciem AI? Bo mam wrażenie, że w zasadzie właśnie to ludzkie audycje są czymś takim ostatnim bastionem, który jeszcze wyróżnia, będzie wyróżniać na przykład radio publiczne czy prywatne od całej nawały botów, która nas czeka. I to jest tak, że ja na przykład nie słucham radiostacji muzycznych od lat, ponieważ rekomendacje na YouTubie są wystarczające dla mnie. Ja nie potrzebuję jakiegoś dziennikarza muzycznego, który mi wybierze coś ciekawego. Czasem to się zdarza, ale generalnie nie ma takiej potrzeby. I pytanie, czy chcemy tworzyć takie sztuczne miejsce, które jest naprawdę nieużyteczne, po to, żeby na przykład ten dziennikarz muzyczny czuł się spełniony. Jeśli chodzi o dziennikarzy informacyjnych, to jest trochę inaczej. Jeśli chodzi o w ogóle dziennikarstwo śledcze, które jest takie, o, ledwo jeszcze żyje, ale jest to, no to rzeczywiście to już trudno, żeby AI przeprowadziło śledztwo, dzwoniło do ludzi, pytało ludzi i tak dalej, i tak dalej. Informacyjne pewnie może być zastąpione. No dobra, ale De wracając. facto ten dziennikarz jest zbędny, jeżeli słuchamy radia po to, żeby słuchać muzyki. A jeżeli robimy jeden program przez człowieka konkretnie zakontraktowanego na wieczór, jakiś tematyczny, no to okej, ale pytanie, czy słuchacze w ogóle chcą ludzi w przerwach między audycjami? To już zależy też od formatu radia, tak? No mamy Radio Tok FM, które jest stricte
Było, bo Gadamy. też wprowadzili w końcu muzykę, ale nie, to generalnie zależy od formatu radia. Słuchajcie, bo chyba nie rozstrzygamy tutaj tego, to znaczy nie rozstrzygamy, czy lepiej jest w ogóle tych dziennikarzy porzucić na pastwę rynku, czy jednak. O, to jest motyw, który jest bardzo ciekawy, który przygotowując się do tej audycji mnie zaintrygował. Bo to nie jest tylko tak, że mamy jedną stronę medalu, to znaczy ten napór nowych technologii, nowych form organizacji, który tych dziennikarzom uniemożliwia i utrudnia życie, bo mamy też pewnego rodzaju nowe możliwości, to znaczy pojawił się Substack, pojawił się, czyli portal, na którym można publikować swoje informacje i komunikować się z użytkownikami w formie newslettera. Pojawił się Patronite, który pozwala finansować własne przedsięwzięcia, być niezależnym od reklamodawców, być niezależnym od portali, na których wrzucamy swoje treści. No i to dziennikarstwo też przeżywa jakieś zmiany pozytywne dla dziennikarzy, tak? Dla dziennikarzy, którzy już nie muszą być w zasadzie profesjonalistami na umowie, tylko mogą być po prostu niezależnymi twórcami. A czy wy, bo tutaj, Bartoszu, ty wspomniałeś bodajże, pojawiły się ruchy typu, nie wiem, kooperatywy dziennikarskie, czy coś więcej na ten temat? Kojarzysz? Tak, jakby nie sądzę, żeby to był jakby duży ruch. Najważniejszy jest Patronite, o którym wspomniałeś, myślę, bo on jakby naprawdę jest ogromną jakby masa jakby różnego rodzaju twórców, którzy nawet bez dosyć małej widowni mogą sobie jakby wyskrobać środki na życie i prowadzenie tej działalności i zaspokajają jakieś te potrzeby tych takich mikrospołeczności w internecie. Ale co do kooperatyw, myślę, że to jest oddolna inicjatywa. Czytałem o tym w Stanach, że powstaje kilka takich inicjatyw, ale to jest związane też jakby nawet z geografią Stanów Zjednoczonych, tym jaka jest struktura jakby demograficzna i tak dalej, bo jakby w Stanach kiedyś było bardzo dużo takich regionalnych pisemek, które jakby zaspokajały potrzeby tych lokalnych miasteczek, społeczności, ale one powoli zaczęły umierać na przestrzeni lat i dzisiaj jest takie to określenie jakby pustyń informacyjnych jakby wewnątrz Stanów, prawda? Więc jakby łącząc to takie mikrodziałalności czy kooperatywy, czy jakby te społeczności twórców, jakby ci twórcy na Patronite, jakby mogą jakby odtworzyć takie bardziej spersonalizowane, myślę, jakby sposoby realizowania dziennikarstwa, szczególnie dla tych nawet bardziej wykluczonych społeczności, myślę. No Tam, właśnie, tam, jeżeli tam, chodzi o tam. takie lokalne dziennikarstwo, to nie do końca jest w stanie to zastąpić. Natomiast pojawiwszy się na przykład, jeżeli chodzi o Stany A Zjednoczone, czy była mógłbyś taka uzasadnić, dziennikarka. przepraszam, czy mógłbyś uzasadnić, dlaczego to nie jest do końca w stanie zastąpić, bo. Dlatego, że takie dziennikarstwo substackowe czy patronite'owe, ono najlepiej się sprawdza moim zdaniem na takie jak najszersze tematy. Czyli przykładowo to, co robi podcast Dwie Lewe Ręce. Czy możemy sobie wyobrazić, nie wiem, Dwie Lewe Ręce o sprawach w Krakowie czy w Warszawie? No możemy, ale to oni będą sobie ograniczać bardzo w ten sposób audycję, to znaczy mniej słuchaczy będą mieli potencjalnie, bo mniej będzie zainteresowanych tymi tematami. Im ogólniej, tym lepiej dla nich. Ale też mnie zastanawia, że potrzebujemy platformy specjalnie, której funkcja jest jedynie tylko i wyłącznie taka, że umożliwiamy ludziom płacić na to, co robimy. To znaczy, wydaje mi się to marketingowo po prostu dobrze zrobione, ale pamiętam, że nawet obecnie są tacy dziennikarze, jak na przykład Corbett Report, to jest taki niezależny antysystemowy dziennikarz anarchista, który ma swoją stronę internetową. Na tej stronie internetowej jest po prostu adres, na który się wpłaca mu pieniądze. No i żeby wykupić subskrypcję, to trzeba tam mu odpowiednio zapłacić. Nie trzeba do tego żadnego Patronite'a ani nic takiego. A było przecież tak, że jakichś niezależnych dziennikarzy usuwano im konta na Patronite'cie, że niby głoszą dezinformację i coś takiego. Także myślę, że to jest po prostu part of the problem, ten Patronite. To jest kolejny duży moloch,
reguluje to jakby widoczność niektórych ludzi, a innych z kolei jakby tłamsi, czy coś takiego. Na przykład też doktor Piotr Napierała dostał na Patronite taką informację, że jest on niewiarygodnym historykiem, gdzie tak naprawdę wynikało to tylko z tego, że mu nie chcieli dać habilitacji z politologii, a on historykiem jest dobrym, więc to po prostu też jest stronnicze bardzo często. I tak jak na Facebooku można zostać zbanowanym z byle czego, albo gdzieś na Twitterze, na Patronite prawdopodobnie jest podobnie, więc. Dobra, to jest ciekawy wątek, bo to jest wątek, który nas przeniesie do sprawy platform i technofeudalizmu. Ale poczekaj, Michale, bo zacząłeś o pewnej dziennikarce z USA i Tak, odnośnie tego nazywa się modelu. Barry Weiss i ona była dziennikarką bodajże Washington Post. Potem ją wyrzucili stamtąd, bo mówiła złe rzeczy, nieodpowiednie, na zasadzie, że po prostu się nie zgadzała z, powiedzmy, taką lewicową, wokistowską krytyką prawicy. No i założyła sobie swój portal, nazywa się Free Press i on działa na zasadzie właśnie takiej kooperatywy dziennikarzy trochę. Gdzie no, to są głównie jakieś tam lesbijki, jakieś tacy ludzie, którzy się nie mogą ani na prawicy, ani na lewicy odnaleźć. Takie dziennikarstwo, można by powiedzieć, no, generujące kliki, popularne, ale też merytoryczne. No ale takie wyraziste, takie czuć, że to jest bardziej startup dziennikarski niż próba stworzenia jakiegoś kolejnego medium establishmentowego. I w sumie to, co powiedział Mieszko, ma sens, że brakuje takiego pośrednika w płatnościach, który by był wolny od cenzury, który działałby na zasadzie usługi czy infrastruktury. Tak jak mamy wodę w kranie czy internet, no to provider internetu nam go nie odetnie, dlatego że jesteśmy nieprawomyślni, bo jakby no, mamy podpisaną umowę, płacimy pieniądze. W przypadku Patronite'a no jest taka opcja teoretycznie, ale też są inne portale, na przykład jakieś tam Ko-fi czy Boosty, więc są te opcje dla ludzi, którzy powiedzmy no nie chcą zostać ocenzurowani. Dobra, dobra. Znaczy ja mam w ogóle wrażenie, że co prawda są te główne platformy i one rzeczywiście mogą cenzurować, ale takich możliwości alternatywnych, nie wiem, pobierania opłat w bitcoinach, tego jest sporo. Tak by ludzie sobie nadal dają radę. Nie wiem czy to można tak totalnie stłamsić. Nie wiem na przykład, czy w Chinach są jacyś niezależni podcasterzy, którzy jakoś partię komunistyczną robią w konia. Natomiast chciałem właśnie zwrócić uwagę na sprawę platform. No bo to jest tak, że ta platforma, która de facto pełni funkcje publiczne, zapewnia infrastrukturę do funkcjonowania cyfrową, jest prywatna. Rzadko kiedy tak jest, żeby droga była prywatna, rzadko kiedy tak jest, żeby chociażby sądy albo w ogóle. No wiecie, no jak tutaj wspomnieliśmy o banowaniu, decyzja o banowaniu jest pewnego rodzaju aktem, przepraszam, jeżeli popełnię błąd, czy stanowienia prawa, ale to przypomina sąd, to przypomina decyzję, która jest publiczna, Tak. a my oddelegowaliśmy to prywatnym podmiotom, no kasus Facebooka, Google trochę mniej, ale generalnie mediów społecznościowych, YouTube'a, który coś banuje. My możemy się z tym nie zgodzić, możemy się tam odwołać, ale to nie jest proces odwołania, który przypomina publiczny, tylko to jest bardzo arbitralne. I masa ludzi jest w pewien sposób tym krzywdzona. A jednocześnie posiadanie takiej infrastruktury daje niebywałe korzyści. I stąd właśnie wzięło się to porównanie Janisa Varoufakisa, greckiego byłego ministra finansów, a jednocześnie lewicowego myśliciela, do technofeudalizmu, do feudalizmu, w którym mamy lordów, baronów, osoby prywatne, które posiadają de facto środki publiczne. To jest tak, jak kiedyś ktoś miał pewne włości, miał, nie wiem, dzierżył władzę nad jakimś mostem i pobierał myto. Teraz, jak ktoś dzierży władzę nad mediami społecznościowymi, które są w jakiś sposób bezalternatywne, to znaczy trudno zrobić tak, żeby ludzie nagle zniknęli z Twittera czy Facebooka. Twitter, to znaczy X, przepraszam. W ogóle nie mówmy Twitter, mówmy X, bo to jest bardzo głupia nazwa. Ja bym chciał, żeby Elon Musk jak najbardziej ponosił konsekwencje swojej decyzji. Więc taki X był bardzo źle zarządzany. Tam były bardzo dziwne decyzje, bardzo takie bulwersujące. Użytkownicy nadal tam zostali.
Pomijam kwestię ścinania załogi, czy to ścinania, redukcji załogi, czy to dobre, czy źle. Ale wracając do technofeudalizmu. Bartoszu, ty nam tutaj dość sporo o tym napisałeś i też chyba czytałeś w ogóle książkę Warufakisa ostatnio. Czy mógłbyś coś o tym więcej opowiedzieć? Tak. No, przeczytałem prawie cały, ale co mogę dodać, jakby, co masz na myśli? Dobra, no to chodzi mi o to, czy. Patrz, na przykład mieliśmy dawny internet. Ja pamiętam dobrze dawny internet, były fora, było to wszystko takie bardziej zdecentralizowane. Jakby to wszystko było małe, to wszystko było w pewien sposób nie sprofesjonalizowane i nie tak bardzo przetworzone przez nastawienie na zysk. Czy teraz to, co się stało, taka dominacja kilku głównych portali. Czy ty widzisz w ogóle jakieś sposoby, czy Varoufakis na przykład coś proponuje, co mogłoby jakby tę sytuację odmienić? Czy rzeczywiście na przykład, nie wiem, rządy, Unia Europejska, czy oni są w stanie się przeciwstawiać tym technologicznym gigantom? Czy na przykład ostatnio, jak były sprawy rozbicia monopolu Google w USA, takiego podziału jak kiedyś Standard Oil Rockefellera. Czy to się może wydarzyć i co myśmy, czy Varoufakis proponuje jakieś rozwiązania, co myśmy powinni robić, żeby być trochę bardziej wolnym od wpływu tych korporacji? Czy można jakoś uspołecznić, znacjonalizować? A może po prostu zostawimy tak, jak jest? Może to jest nawet dobre, sprawne, wydajne? Co o tym sądzisz? On na końcu ma taki fragment, w którym wyobraża sobie jakby swoje społeczeństwo post-technofeudalistyczne, mam wrażenie. No bo tak jak powiedziałeś, no dotychczas mieliśmy jakby do czynienia z takim procesem, jak Polanyi pisał w książce o tej wielkiej transformacji, odgradzania, jakby jak powstał kapitalizm i tak dalej. To jakby, tak jak powiedziałeś, z tych forum, z tych jakby takich samoorganizujących się społeczności w internecie, po prostu te korporacje zaczęły sobie tak odgradzać swoją taką przestrzeń, która kiedyś była publiczna, ją zagospodarowały na swój użytek prywatny, a potem pobierały z niej, tak jak on to mówi, czynsze w chmurze czy z chmury. Jakby to jest jakby cały clue jego książki. On na przykład tłumaczy, dlaczego jakby ten charakter wojny handlowej między Chinami a Stanami, nie tylko w tym takim wymiarze, kto jakie cła nałoży na dane towary i tak dalej, ale mówi o walce jakby technologicznej. Mówi o tym, jako Stany i Chiny, jako dwa wielkie lenna, walczące o tym, o tym jakby tę równoległą przestrzeń, i mogące być z niej pobrane czynsze w chmurze. To tak na przykład rozumiał przejęcie, jakby zapowiedzenie zbanowania TikToka w Stanach, jako próbę przekierowania czynszu w chmurze z powrotem do Stanów. Także on mniej więcej tak to rozumie. A jeżeli chodzi o jakieś preskrypcje, on nie mówi jakby za bardzo myślę o sposobie dojścia tam. Myślę, bo on sam może trwać bardzo długo i mieć bardzo różny proces, ale w tym fragmencie o jakby idealnym, czy może nie idealnym, trochę lepszym społeczeństwie technofeudalnym, mówi, wyobraża sobie na przykład rząd, który nadal istnieje, ale na przykład media są całkowicie publiczne, zarządzane przez publiczne biblioteki, które jakby funkcjonują na zasadach takiego zdecentralizowanego algorytmu. Czyli jakby on, mam wrażenie, jedną z rzeczy, którą proponuje, jest jakby upublicznienie tego algorytmu, który jest obecnie wykorzystywany przeciwko nam jako użytkownikom. Jakby zastosowanie go w takiej po prostu w lepszej formie, mam wrażenie. Tak jak wspomniałem o tych publicznych bibliotekach, tak mówi też, jak na przykład poprawić działanie Ubera, który no,
jest takim piekiełkiem tak, gospodarki. Możecie mi przypomnieć, jak to było? Nie, Taki sharing, gig gig ekonomii. economy, czyli gospodarkę w takich małych fuch, można powiedzieć, prawda? No to o tym też mówi, że te algorytmy, można te algorytmy usprawnić i przejąć, jeżeli sytuacja geopolityczna na to pozwoli, której nie opisuję, ale w tym lepszym społeczeństwie mówi, głównie mam wrażenie, jego myśl polega na tym, żeby te algorytmy, te dobrodziejstwa, które no, są teorii, jakby nam wiele pomogły jakby w upowszechnianiu komunikacji, żeby zminimalizować ich negatywne skutki działania. Je jakby upublicznić i upowszechnić. Dobra, wiesz co, za chwilę będziemy kończyć ten segment, skończymy tę część nagrania, włączymy sobie Zooma ponownie. Natomiast to mi przypomina taki stary, dobry postulat, zróbmy to samo, tylko publicznie i dobrze. Zróbmy to tak, żeby działało. Mówiliśmy o tej poczcie polskiej, o innych rzeczach. Tak, znaczy jeżeli chodzi o postulat jako zawołanie do aktywności, no to bardzo fajne. Pytanie tylko, czy te odwieczne gry sił, gry interesów i tak dalej na to pozwolą? Czy to jest tak, że wzbudzenie pewnego ruchu społecznego nie pozostaje tylko w kwestii postulatów, a rozgrywki interesów, realna polityka nie sprawia, że jednak będziemy chcieli dobrze, a wyjdzie tak jak zawsze. Na razie skończmy. Coś Wyślę bym wam. tutaj dodał, chyba że będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Wrócimy Tutaj. po Ja też właśnie przerwie. chciałbym tutaj pewne Wrócimy po fragmenty przerwie, dodać. dobra? Dzięki wielkie i widzimy Jasne. się po przerwie. Dobrze, wracamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy nadal w temacie technofeudalizmu. Mieszko i Michał, zapamiętaliście, co chcieliście dodać? Tak. Tak. Mianowicie, jeżeli chodzi o to, co Varoufakis napisał, to widziałem takie odniesienia do sformułowania Gilded Age, które nie było wypowiedziane. Ta sytuacja już raz miała miejsce w historii, że kilku bogatych baronów podzieliło sobie kluczowe przemysły. Była to kolej wtedy, była to benzyna, był Standard Oil, był Andrew Carnegie, który produkcję stali oraz kładzenie torów zmonopolizował. I ostatecznie te przedsiębiorstwa i parę innych, których już teraz sobie nie przypomnę, trzeba było podjąć interwencję na szczeblu rządu Stanów Zjednoczonych, żeby to podzielić. I teraz była ostatnio dyskusja na ten temat i wypowiedział się taki miliarder imieniem Mark Cuban, który ma dosyć lewicowe, prospołeczne przekonania. I on stwierdził, że jednej rzeczy nie należy robić w żaden sposób, że można sobie podatki nakładać i tak dalej, ale żeby nie dokonywać podziału na przykład z takiego Google'a czy firm ogólnie zajmujących się sztuczną inteligencją, bo to sprawi, że ten wyścig o zbrojeń w tej dziedzinie wygrają przedsiębiorstwa chińskie, które zupełnie się nie przejmują czy to prywatnością, czy to jakimikolwiek regułami etycznymi. Podczas gdy te przedsiębiorstwa, powiedzmy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, można poddać regulacji, są pewnej demokratycznej kontroli jednak poddawane. No i widzimy na przykładzie dyrektywy DMA w Unii Europejskiej, Digital Markets Act, że da się wyznaczyć standard interoperacyjności tych danych i dostępu do nich, czyli możemy na przykład przy użyciu protokołu Matrix zmusić tych graczy, żeby umożliwili łatwe przenoszenie danych między serwisami, przykładowo społecznościowymi, czy dostęp do nich, czy usunięcie tych danych. Niestety nie ma upublicznienia tego algorytmu, no ale no, Unia Europejska ma na przykład takie osiągnięcie, że za niedługo będzie można sobie wysłać wiadomości, przykładowo z Messengera na Telegram, czy z Telegrama na WhatsApp i przestanie mieć znaczenie to, kto ma jaki komunikator. No niestety Apple'a wykluczono z tego, dlatego że on ma za mały market share w Unii Europejskiej, czyli z iMessage nie będzie można dalej się komunikować gdzie indziej, ale no nie ma powodu, żeby nie zrobić tak, jak Bartosz powiedział, żeby na przykład nie upublicznić tych algorytmów, żeby nie było standardów takich, że jeżeli ustosujemy jakiś algorytm, który nie jest chronologiczny, i wyświetlamy ludziom coś według własnego widzimisię, żeby to nie było opublikowane w formie open source na stronie, albo żeby nie było do wglądu instytucji chociażby. No i jeszcze jedną rzecz by można było zrobić. Jeżeli ktoś jest blokowany, banowany na danej platformie, obojętnie czy to jest liberalny X,
który swoją drogą bardzo szanuję za brak cenzury. Freedom of speech, but not freedom of reach. Ostatnio mi zepchnęli post, widoczność posta, bo brzydkiego słówka użyłem, ale na Facebooku byłbym 10 razy zbanowany za to samo. To powinna być opcja odwołania się od takiej blokady w jakimś systemie publicznym, bo niestety w Unii Europejskiej, jeżeli taki system powstanie, to on będzie się skupiał na zwalczaniu mowy nienawiści, a nie na zachowywaniu prawa wolności wypowiedzi. Czyli nie będzie maksymalizował wolności wypowiedzi. A w Ameryce na przykład, gdyby taka, powiedzmy, instytucja odwoławcza zarządzana przez państwo istniała, że dostajesz blokadę na fejsie, no i odwołujesz się do jakiejś tam komisji, która ma na przykład 24 godziny na to, żeby rozpatrzyć ten przypadek, no to w Stanach prawdopodobnie ta moderacja byłaby bardziej liberalna niż w Unii Europejskiej. Ale to jest moim zdaniem coś, co warto by było przemyśleć, żeby nie parcelować, nie dzielić tego. Mieszko? Wiesz co, no, ja w ogóle mam inne podejście, to znaczy ani nie jakaś taka odgórna podział Facebooka na kilka różnych Facebooków, ani też pomysł, żeby był, nie wiem, państwowy Facebook, czy jakiś państwowy pośrednik działający jako medium społecznościowe. Myślę tutaj o takiej technologii, która była używana w internecie bardzo długo i tak właściwie była popularna. I tak zanikła śmiercią naturalną, a tak naprawdę ona już gwarantowała właśnie rozproszone możliwość tego, co robi Facebook i Twitter, czyli po prostu posiadania pewnego rodzaju feedu, ściany z informacjami na temat tego, na przykład, co się dzieje na różnych stronach internetowych. No i tą technologią jest RSS, czyli to jest Really Simple Syndication. No i to jest ten sposób na taki właśnie zdecentralizowany internet. To polega na tym, nie wiem, czy słyszeliście o RSS-ie, ale Ja pamiętam, super. był taki moment, że to było trendy, a potem zniknęło. Używam Właśnie do to dzisiaj. nie zniknęło, bo to istnieje nadal, tylko jest ukryte bardzo często na stronach internetowych. No i polega to na tym, i to jest na wielu stronach, takich, o których byś nawet nie podejrzewał, że to jest. No i można sobie po prostu wejść tam w kod źródłowy, skopiować link do odpowiedniego pliku RSS-owego, który jest na stronie, zasubskrybować go na takim specjalnym czytniku. I teraz to, co jest ważne. Czytniki są niezależne, a te feedy też są jakby niezależne od siebie, więc to jakby umożliwia 100% rozproszenie jednego od drugiego. I to jest nadal dobrze działa, tylko faktycznie wymagało pewnego rodzaju lifting, odświeżenie pewnie byłoby dobre, jeżeli byśmy mieli do tego wrócić. I faktycznie z tego, co kojarzę, to w Unii Europejskiej jest coś takiego, jak chyba to się nazywa Open Internet, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale generalnie aby wolność w internecie i była bardziej oparta o protokoły niż o określone serwisy internetowe. I w ten sposób to, żeby to wszystko działało. No i a co do takich pomysłów, żeby właśnie była jakaś zewnętrzna instytucja, do której można byłoby się odwołać, żeby nie było cenzury w internecie, no to właśnie to jest ten problem, o którym Michał Sasak mówił, że w Unii Europejskiej to wówczas oznaczałoby cenzurę i tak zwaną walkę z dezinformacją, ale ja się tu Niestety tak. nie zgodzę z Michałem, że w Stanach byłoby lepiej, bo przecież jeżeli sobie zobaczymy na całą tą epopeję z Facebookiem, kiedy to już zaczęło się od tego, że Facebook umożliwiał publikowanie różnych treści i były naciski polityczne, żeby cenzurował te treści. Także i tu byłby z tym, myślę, bardzo duży problem. Także zamiast mi się ufać rządzącym, którzy chyba są jednak nawet bardziej czasami tym negatywnym aktorem niż wielkie korporacje, to należy próbować samemu stworzyć tego rodzaju środowiska. Mieszka, chciałem cię zapytać, czy ty kojarzysz na tak zwanym rosyjskim internecie, runecie, tudzież chińskim, czy tam są rozwiązania, które są pozytywne? No bo mi się Chiny na przykład kojarzą z tym, że oni wyrugowali teoretycznie z TikToka treści, które miałyby tych najmłodszych, miałyby im szkodzić. Co znaczy, taką informację usłyszałem, nie wiem, jak jest naprawdę. Natomiast Chiny, będąc krajem autorytarnym, wydają się mieć znacznie większą władzę nad tymi platformami, możliwości też wpływania na społeczeństwo.
Nie wiem, jak z Rosją. W ogóle, czy jest coś, co byśmy mogli z tamtych krajów, z krajów BRICS, zaimplementować u siebie, coś pozytywnego? Jak sądzisz? Masz może Wiesz taką co, ja wiedzę? nie znam ani chińskiego, ani rosyjskiego, a z doświadczenia wiem, że żeby rzeczywiście przebrnąć przez te wszystkie warstwy wojny informacyjnej, no to trzeba po prostu czytać oryginalnie w języku rosyjskim albo w języku chińskim, żeby czegokolwiek wartościowego się dowiedzieć, więc tutaj nie jestem w stanie nic wskazać. Dobra, dobra, Natomiast zostawiamy. Ja mogę powiedzieć o jednej różnicy. skoro już o tym wspomniałeś, to chciałem powiedzieć tyle, że jak się jest tutaj na zachodzie, to czasami warto skorzystać, jeżeli się szuka jakichś właśnie nie mainstreamowych informacji, z wyszukiwarki Yandex, bo ona no nie robi tego takiego właśnie zglajszachtowania, jak to jest na przykład w Google, tylko tutaj można rzeczywiście dowiedzieć informacji, które normalnie Google cenzuruje, tak? To na Yandexie. Michale? Chciałem coś dodać do tego, co Mieszko powiedział. Jaka jest różnica między na przykład modelem korzystania z internetu w Chinach, a na Zachodzie? Otóż popularne w Chinach są super aplikacje, tak zwane. Czyli mamy przykładowo, ktoś sobie wchodzi w ich wyszukiwarkę Baidu, wyszukuje Weibo, pobiera Weibo, zakłada konto na Weibo. I zakładając konto na Weibo i używając tej aplikacji, on ma tak jakby wbudowany komunikator i ma do tego sklep Play. I ta aplikacja pełni dwie funkcje. Po pierwsze, pozwala na przykład pobrać sobie super aplikację czy mikroaplikację, która pozwoli, nie wiem, zamówić jedzenie, sprawdzić pogodę. I on to robi wszystko z poziomu jednej aplikacji. I do tego Chińczycy są przyzwyczajeni, że mają po prostu jedną, czy dwie, czy trzy duże apki i wewnątrz nich mają kafelki, które są mikroaplikacjami. I takie podejście jakby marzy o czymś takim Elon Musk, żeby aplikacja X była super aplikacją, tylko że to się nie przyjmuje na zachodzie, bo to oznacza właśnie większe scentralizowanie, większą kontrolę dla użytkownika końcowego, który de facto, no, odczuwa bardzo to, że ma tego pośrednika, którym jest Weibo, ten monopol. No i jakoś się to nie przejmuje u Ja nas. ze swojego doświadczenia nie używałem WeChatu, ale używałem rozmaitych wietnamskich aplikacji typu Zendo, bodajże. WeChat, tak. Nie Okej, ale Weibo. wracając to, te aplikacje, te pojedyncze, te też mikroaplikacje w ramach większej aplikacji działały gorzej niż wyspecjalizowane aplikacje tylko do jednej rzeczy. To też może być powód. Dokładnie. A tak kontynuując, bo na razie zamknijmy ten temat, to ja sobie to zapiszę na przyszłość, że bardzo fajnie byłoby zrobić przybliżenie widzom sytuacji chińskiego i rosyjskiego internetu, w ogóle jak to się mówi, netosfery, w każdym razie internetu z krajów niezachodnich, ewentualnie też z Japonii. To jest fajny temat, może byśmy poruszyli kiedyś. Natomiast widzę, że upodobaliśmy sobie dzisiaj słówko gleichschaltować. To będzie słówko dzisiejszego dnia, bardzo trudne z niemieckiego. Przejdziemy teraz do części, w zasadzie części drugiej, to znaczy części związanej ze sztuczną inteligencją, ale też w jakiś sposób ze stosunkami produkcji, z tym, jak traktowani są dziennikarze i jak traktowani są pracownicy. No bo w jakiś sposób sprawa Ofradia, do której wracamy teraz po dość długim niewspominaniu o niej, w jakiś sposób sprawa Ofradia pokazuje nam pozycję pracownika, to znaczy pracownik może zostać wyrzucony. To nie jest demokracja pracownicza, to nie jest kooperatywa. I zauważyłem, że ten taki to całe odium opinii publicznej skupiło się na AI, na decyzji pracodawcy, która była krzywdząca dla pracowników. Natomiast mało kto podniósł to, jaka jest pozycja pracownika w kapitalizmie. To jest pewnego rodzaju użytkowość, przedmiotowość, taka dehumanizująca w jakimś sensie. I są przykłady firm, które działają na zasadzie właśnie demokracji pracowniczej, ale są to niszowe przedsiębiorstwa, jest ich stosunkowo mało na rynku. I ja myślę, że no mało który dziennikarz skłoniłby się do tego, żeby zostać zastąpionym, chociaż pewnie chętnie na przykład swoją pracę by sobie ułatwił, pobierając dalej
takie samo wynagrodzenie, znaczy pracując mniej, zarabiać tyle samo. W USA, bo stamtąd zwykle mamy dane najbardziej dokładne, wiarygodne, obserwujemy wzrost produktywności od lat. Bodajże mniej więcej w latach 70. to się rozbiegło, znaczy wzrost produktywności zaczął się rozbiegać ze wzrostem płac. Te płace rosły znacznie wolniej. Niektórzy mówią, że to przez odejście od standardu złota, ale to masa czynników, jakieś kryzysy związane. Nieważne. Nieważne, jaki jest główny powód. Ważne jest coś takiego, że nasza struktura gospodarki sprawia, że nieproporcjonalnie duża część zysków z automatyzacji, i to nie tylko teraz, tej najnowszej, związanej z AI, ale to też wcześniej, część z automatyzacji czynności fizycznych w fabrykach, nieproporcjonalnie duża część tych zysków idzie do kieszeni posiadaczy środków produkcji, jak to pan Karol Marx mówił. I teraz tak, czy ten trend, czy jesteśmy w ogóle w stanie mu przeciwdziałać? No bo tutaj była mowa o tym, że no Unia Europejska może wprowadzić regulacje i zmusić tych technologicznych gigantów do pewnego rodzaju, no tutaj była ta mowa na przykład o dzieleniu między komunikatorami informacji, ale do pewnego rodzaju zachowań, tylko co z podziałem renty, zysków z automatyzacji? Mam trochę wrażenie, że te rosnące nierówności w wyniku tej automatyzacji, one nie są, z angielskiego powiem, zaadresowane przez prawodawstwo, a pomysły, żeby tak robić, są traktowane jakie o Jezu, komunizm. Nie? No i w jakiś sposób tworzy nam to tę klasę ultrabogatych baronów i klasę spauperyzowanego prekariatu, którego umiejętności coraz mniej są przydatne na rynku pracy, osób, które muszą coraz więcej i dłużej się edukować, które coraz rzadziej zakładają w ogóle rodziny, no bo trzeba jakoś konkurować o te jeszcze pozostające miejsca pracy, a kolejne zjawisko to są miejsca pracy, które są przedziwne, miejsca pracy wymuskane, miejsca pracy, które kiedyś przysługiwały w zasadzie arystokracji. No, osoba będąca coachem, trener personalny, to jest praca, która kiedyś była nie do pomyślenia, ewentualnie jeśli byłeś naprawdę jakimś, kurczę, szlachcicem, który chciał wyszkolić, nie wiem, swojego syna czy coś. Ludzie uciekają przed automatyzacją w coraz bardziej personalne zajęcia, które teoretycznie wydają się niepotrzebne, a w jakiś sposób obsługują coś, co kiedyś było obsługiwane naturalnie. Ja mam trochę wrażenie, to może będzie kontrowersyjne, że psycholodzy w jakiś sposób stają się przyjaciółmi za pieniądze. Ty się zwierzasz tej osobie, niekoniecznie widzisz efekty tej terapii, ale ona z tobą rozmawia w takim bardzo zatomizowanym środowisku, w którym ty już nie masz nawet czasu, żeby rozwijać relacje międzyludzkie. No ale skoro nie masz czasu, bo zarabiasz te pieniądze, to te pieniądze potem wydajesz na taką quasi-relację z psychologiem. Ewentualnie, jak cię nie stać, to masz relację z celebrytą, z parasocjalną relację z kimś, kto mówi do ciebie z ekranu. Co prawda to nie jest taka nowość, bo kiedyś mieliśmy telewizję. Strasznie dużo teraz wątków poruszam. Ale chciałem wrócić do tego właśnie, czy jesteśmy świadkami powstawania pewnego rodzaju cyberpunkowej dystopii, w której wąska grupa ludzi ma dużo, a duża grupa ludzi ma mało? I czy to nie jest właśnie po prostu fundamentalne związane ze stosunkiem pracy, z posiadaniem, z własnością środków produkcji, tak jak pan Karol Marx mówił? Co o tym sądzicie? Zapraszam. Takie Dokumentowania. mam przemyślenia związane z tym, że ostatnim razem, kiedy pojawiły się monopole w Stanach Zjednoczonych, no to akcje, działania podjęte przeciwko monopolom były podjęte głównie wtedy, kiedy doszło do wojen światowych. Te wojny bardzo dużo zmieniły w układzie państw, mocarstw kolonialnych typu Wielka Brytania, która się zwinęła, Stany Zjednoczone się rozwinęły, a Unia, czy raczej Europa, straciła podmiotowość na wiele dekad,
weszła w orbitę wpływów sowieckich. No i w związku z tym te prywatne dystopie, które mogłyby być udziałem ludzi stworzonych przez monopole, no nie doszły do skutku, bo państwo rozrosło się na tyle, stało się na tyle muskularne, że było w stanie przeciwdziałać istnieniu tych monopoli. Teraz nie widzę takich możliwości. Wydaje mi się, że idziemy w kierunku dystopii cyberpunkowych i takich wojen, które będą wybuchać tu i tam, ale nie na tyle intensywnie, żeby to zatrzymać. Co by należało zrobić, żeby na przykład zapewnić bardziej sprawiedliwy podział zysków? W przypadku korporacji, która ma, nie wiem, asety na całym świecie, handluje danymi, zarabia na danych typu Google czy Meta, no to trzeba by wymyślić sposób na skwantyfikowanie wartości tych danych, czyli policzenie, ile na przykład dane mieszkańców Urugwaju czy Polski są warte dla korporacji i nałożenia podatku niekoniecznie od zysków, tylko od jakby wartości tego, co jest pobierane od mieszkańców. Czyli troszeczkę byśmy się oddalili od wyceny pieniężnej, samych zysków, wartości akcji na giełdzie, unrealized capital gains, jak to ładnie mówią. I boją się, że chcieliby to opodatkować, a to jest takie bardzo prymitywne podejście. Lepiej by było właśnie, żeby w danym państwie, czyli przykładowo w Polsce, wyliczyć sobie, ile Google zarabia na danych Polaków i w jaki sposób to opodatkować. I każdy kraj po kolei, czy przynajmniej te największe, żeby były w stanie to wyliczyć. I wtedy jakaś sprawiedliwość, choćby w opodatkowaniu, które by spłynęło do systemu, by była możliwa. Ale to też mało prawdopodobne, żeby ktoś to zrobił. Dobra, to jest ciekawa koncepcja. Wydaje mi się, że po raz kolejny mamy rozwiązanie typu więcej państwa. Zróbmy państwo, które będzie silne, Zawsze. które odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości. Państwo robi rzeczy, to dobrze. Ja myślę, No że wtedy też. jest socjalizm, jak państwo robi rzeczy. Ja myślę, że też PiS tego typu politykę realizował, ale akurat nie w odniesieniu do koncernów pochodzących z USA, bo tam byliśmy mocno z USA powiązani i pod butem trochę. Ja chciałem tutaj zauważyć, mamy tutaj duży fragment tekstu od Bartosza, to znaczy dotyczący w pewien sposób przekonywania przez media amerykańskiego społeczeństwa o tym, A że to mógłbym jest im na jeszcze rękę. tutaj Tak, proszę, proszę. coś dodać, bo ja powiedziałem, oczywiście to powiedziałem ironicznie, że im więcej państwa, tym większy socjalizm, bo zorientowałem się, że to będzie w internecie, a wiadomo, w internecie ktoś potem to się do tego przyczepi i po prostu chciałem powiedzieć, że jednak my musimy się jakoś samoorganizować jako ludzie, a nie liczyć na to, że państwo do nas coś załatwi, czy że dojdzie do jakiegoś kryzysu. Mówiłeś tutaj, Michał, o dwóch wojnach światowych. I właśnie to jest często taki argument, który, czy tam taka refleksja, że to właśnie kryzysy powodują czasami duże zmiany społeczne na lepsze. No Tak. rzeczywiście tak jest czasami, ale też przecież mówimy w kontekście kryzysów o doktrynie szoku Naomi Klein, o tym, jak pewnego rodzaju kryzysowe sytuacje powodują wręcz odwrotny skutek, to znaczy odwrotną redystrybucję bogactwa, czy dystrybucję bogactwa z dołu do góry. I najświeższym przykładem może być odpowiedź całego świata na pandemię COVID-19, kiedy to z powodu restrykcji covidowych najbogatsi zyskali 3 biliony dolarów i jednocześnie zarobki pracowników na całym świecie też spadły o te 3 biliony dolarów i to można To też była próba na podtrzymania przykładzie, status quo tak, w na trakcie przykładzie pandemii. wielu krajów możemy zobaczyć, że właśnie biedni zbiednieli, a bogaci stali się jeszcze bardziej bogatsi. Ludzie musieli się zadłużać na po prostu tu ogromne kwoty w biednych krajach, aby móc przeżyć. Zamykano ludziom pracę i po prostu to czasem jest tak, że kryzys powoduje wręcz odwrotny, inny skutek. W przypadku dwóch wojen światowych trzeba wziąć pod uwagę, że mieliśmy mieliśmy rewolucję oczywiście radziecką w 1917, a po II wojnie światowej ogromną potęgę Związku Radzieckiego, który sprawiał, że te kraje zachodnie musiały się zreformować. Oprócz tego właśnie w latach 70., kiedy się te widełki produktywności i pracy rozjechały, płacy rozjechały,
to wtedy obserwujemy tą ofensywę przeciwko związkom zawodowym, czyli to Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, Ronald Reagan. Później też właśnie upadek Związku Radzieckiego i bloku Układu Czy ja mogę? Warszawskiego Przepraszam, bo my teraz spowodował mówimy absolutnie o napływ. wszystkim. Znaczy teraz Nie, zaczynamy. ale chodzi mi o po prostu o to, że my musimy się jakoś tam samoorganizować, jeżeli chcemy coś pod tym kątem zmienić, a nie liczyć na to, że państwo nam pomoże. No i właśnie chodzi o to, że te związki zawodowe muszą być silniejsze, żebyśmy mogli jakoś walczyć o swoje prawa. Na przykład w kontekście tego, co mówiliście wcześniej o tym, że po prostu niektórzy się cieszyli z tych zwolnień w ramach tego OFF Kraków. No to kurczę, to jest coś, co mnie przeraża, że jak, nie wiem, protestują rolnicy, no to z kolei ci ludzie, którzy teraz płaczą nad tymi zwolnionymi ludźmi z OFF Kraków, to z kolei mieli w dupie protestujących rolników i też albo wręcz cieszyli się z tego, że górnicy obecnie są gnębieni, więc nie ma w ogóle Ciężko żadnej solidarności oczekiwać, świata pracy, a nie potrzebujemy ma. bezwarunkowej solidarności, żeby móc się jakoś przeciwstawić tym procesom, o których tutaj mówimy. To tyle. Mała szansa, pozwolę sobie tylko krótko odpowiedzieć, na to, żeby dziennikarz solidaryzował się z rolnikiem czy z pracownikiem jakichś uzwiązkowionych związków górniczych, czy nie wiem, osobą, która skręca silnik na taśmie produkcyjnej, dlatego że nie widzą wspólnego interesu, czy przynajmniej ta wyższa warstwa nie widzi interesu wspólnego z tą niższą warstwą. I też Polska na przykład, czy ogólnie kraje Zachodu po latach 70. są bardzo słabo uzwiązkowione, więc żeby była jakakolwiek szansa dać odpór tym korporacjom, to samoorganizacja, gdyby miała być rozwiązaniem, już by nim była. Tylko państwo może powstrzymać wielkie korporacje. Wiadomo, że państwo motywowane wolą wyborców, demokratycznie bądź nie, jakąś presją, ale samoorganizacja nie będzie w stanie tu nic zmienić, bo w jaki sposób te monopole powstające, nowe, które noszą znamiona monopoli naturalnych, w komunikacji, w jaki sposób samoorganizacja może je zatrzymać? No. Ja Tylko jak. Tak? chciałem zapytać Bartosza, bo to się trochę wiąże. Tam jest duży fragment dotyczący przekonania Amerykanów przez media, że tego typu sytuacja, kiedy tak de facto oni są w gorszej sytuacji jako pracownicy, że to jest coś wręcz dobrego, że to jest jakby takie, wiecie, kibicowanie bogaczom, takie zaczadzenie neoliberalizmem, które w jakiś sposób bierze się z indoktrynacji medialnej. Tutaj mamy taki termin TINA, czyli There is no alternative. Generalnie, Tak. jakbyś mógł o tym powiedzieć, czy ty się temu przypatrujesz, bo ja mam trochę wrażenie, że USA jest takim krajem, w którym naprawdę przeróżne rzeczy wychodzą z inicjatyw prywatnych, gdzie masz, nie wiem, Gerbera, który wpływa na badania dotyczące rekomendacji medycznych dotyczących podawania papek dla niemowląt do coraz dłuższego wieku po to, żeby właśnie sprzedawać te produkty, a to potem wpływa na percepcję społeczną w ogóle wieku, w którym te dzieci powinny zaczynać jeść twardą żywność. I jakby USA wydaje się takim wielkim kapitalistycznym eksperymentem, w którym percepcja społeczna zjawisk jest mocno wykoślawiona przez interes pieniężny, kapitalistyczny. Jakbyś mógł o tym powiedzieć, co tam w tym USA się dzieje, jeśli chodzi o pewnego rodzaju fałszywą świadomość wytwarzaną przez konglomerat medialno-finansowy, też tak powiem. No właśnie, to koledzy jeszcze przed chwilą powiedzieli dosyć sporo na ten temat, jakby zerknięcie związków zawodowych w państwach zachodnich, no to jeden z najlepszych przykładów tego, jak właśnie co dawało jakby bogactwo pracownikom w tamtej części świata, a co pod wpływem tej indoktrynacji medialnej jakby odebrano. Do wytłumaczenia jakby tego nowego stanu rzeczy, takiej nowej hegemonicznej rzeczywistości jakby w latach 70. Reagan, Thatcher i tak dalej, a jakby zastosowano jakby taką zupełnie nową, jakby wydaje mi się, podstawę ideologiczną. Ten cały mit welfare queens, czyli
tłumaczenie ludziom, którzy jakby zyskują jakby z pomocy państwa, czy no, z obecnie panującego takiego kompromisu gospodarczego między kapitałem a pracą, że tak naprawdę to ich sąsiad, który aktualnie niedobrze sobie radzi, jest jego wrogiem, a to wspaniały właściciel firmy na szczycie jest najlepszy, to on tworzy miejsca pracy, tak naprawdę to on jest twoim sojusznikiem, a jak jeszcze mu się obniży podatki, to jeszcze część jego bogactwa do ciebie skapnie. Ta teoria skapywania. No to jakby, żeby w ogóle zaprowadzić te zmiany gospodarcze zawarte jakby proponowane przez neoliberalną ideologię, trzeba było zaprzęgnąć taki cały jakby, nie wiem, jakiś opresyjny system, który całkowicie podzielił ludzi. On się też nie wydarzył, myślę, jakby te zmiany, to rozdrobnienie na klasy społeczne trochę by tak się wydarzyło jakby wraz z rozwojem komunikacji, mam wrażenie. Tak jak dzisiaj, jak powiedział Michał chyba, jakiś, nie wiem, elektryk nie ma wiele jakby dużego wspólnego interesu, nie wiem, z kim, dziennikarzem, no bo widzą jakby w sobie zupełnie inne, przeciwne interesy, ale też dzisiaj jakby to rozdrobnienie, myślę, będzie tylko potęgowane jakby przez tą upowszechnienie AI algorytmów. Ja podałem właśnie taki przykład, jak teraz w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Elon Musk na Snapchacie rozsyłał takie mikrotargetowane reklamy wyborcze raz do jakby osób arabskiego pochodzenia i żydowskiego pochodzenia, i do jednych wysyłał reklamę wyborczą twierdzącą, że Kamala Harris jest proizraelska, a do tych drugich, że jest propalestyńska. Jakby, jeżeli tworzy się taką równoległą rzeczywistość, która sama sobie przeczy tylko po to, żeby jakby ludzi przeciwko sobie postawić w takim fałszywym i nieustającym konflikcie medialnym, który tak naprawdę dzieli ludzi w spojrzeniu na ich stosunki społeczne w taki sposób, jaki mieliśmy to dekady temu. To po prostu bardzo przeszkadza i nie wiem, czy będzie pod tym względem lepiej. No to się wiąże z sytuacją medialną, o której mówiliśmy wcześniej. Jeżeli takie procesy będą się pogłębiać, to wspomniana samoorganizacja, nie wiem, czy wystarczy. Dobra, okej. Chciałbym teraz przejść do sytuacji związanej z tak zwanymi bullshit jobs, to znaczy pracami, które w jakiś sposób są przekładaniem papierka z jednego miejsca w drugie, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, które w takim zoptymalizowanym kapitalistycznym systemie nie powinny istnieć, co zresztą Michale wspominałeś odnośnie Wiesławca Deluxe i jego postu, w którym zastanawiał się, dlaczego mamy miejsca pracy, które rzeczywiście są zoptymalizowane i wydajne, i dlaczego mamy miejsca pracy, w którym nie robi się w zasadzie nic produktywnego poza obsługiwaniem biurokracji. I to nie jest mowa tylko o państwowych firmach, tylko też, przepraszam, państwowych spółkach, ale firmach prywatnych, które rzeczywiście mają te bezsensowne prace. Ja pamiętam, będąc w Wietnamie, gdzie są niskie koszty pracownika, było dużo prac, które wydawały mi się ukrywać bezrobocie. Na przykład masa ochroniarzy przy każdym sklepiku, konduktor obsługujący pasażerów w autobusie, gdzie u nas to robi już kierowca. I było dużo prac, które wydawały się właśnie czymś, co
sprawiało, że było pełne zatrudnienie. Tutaj teza jest taka, że duża część pracowników już w kapitalizmie to są pracownicy, którzy wykonują niepotrzebną de facto pracę i pracę, która z jednej strony zajmuje ich życiowo, więc nie są w stanie skupić się na jakichś tam buntach, na jakichś takich zachowaniach, które by ten system mogły obalić, a z drugiej strony ta praca daje im utrzymanie. To jest coś w rodzaju takiego dziwnego dochodu podstawowego, to znaczy to nie jest bezwarunkowe, to nie jest takie, że ty nic nie robisz i tam siedzisz sobie na kanapie, tudzież malujesz obrazy, czy spełniasz się jakoś, ale dalej jesteś w tym kieracie, więc z jednej strony masz poczucie może jakiejś godności, chociaż nie wiem na ile praca, w której ty nie widzisz sensu i nie jest właśnie wręcz przeciwnie, nie jest jakimś rodzajem upodlenia. Natomiast ty jesteś zajęty i jesteś w stanie powiedzieć innym, słuchajcie, ja pracuję, ja robię coś. Ja robię rzeczy, które czynią mnie użytecznym społecznie, przynajmniej tak mi się wydaje. No jakby tak się zastanowić, to jest właśnie praca niepotrzebna. Pytanie, po co to jest? Czy to nie jest jakieś tak zjawisko, które jest takim przebiegłym sposobem kapitalizmu, ale kapitalizmu, który nie jest tak, jak się często mówi w teoriach ekonomicznych, wszechoptymalizującym procesem, tylko jest pewnego rodzaju kapitalizmem, jak to się mówi, na przykład mamy crony kapitalizm, mamy generalnie zachowania w pewien sposób przeczące tym regułom rynkowym, ale zapewniające Kapitalizm oligarchiczny. oligarchicznie, zapewniające stabilność społeczną, zapewniające, że ci ludzie robiący te bullshit jobs, oni się nie buntują. Tam pamiętam też padł bodajże taki postulat, jak Bartosz wspomniałeś o tym, żeby państwo był podatek dotujący dziennikarzy, znaczy, żeby dziennikarze mogli pełnić misję publiczną. Czy to nie byłoby też coś w rodzaju bullshit jobs? To znaczy, robisz coś, co ciebie w zasadzie spełnia, mało kto cię słucha, nie jesteś w stanie modelu rynkowego wypracować, żeby zarabiać na tym, co robisz, Aż trzech słuchaczy. no tak, ale robisz misję, tak? Czy to też nie jest pewnego rodzaju bullshit jobs? Czy macie jakieś komentarze na ten temat? Bo dla mnie to jest takie bardzo intrygujące, takie trochę spiskowe, takie, że wiecie, oni ustanowili tę pracę, żebyśmy byli zajęci, ale jakby nie obalili ich. Natomiast ja zauważyłem też, że organizacja, jeśli robi się duża i nie ma znaczenia, czy to jest prywatna, czy publiczna, jeśli robi się duża, pojawia się tam biurokracja, pojawiają się naprawdę irytujące, mocno wątpliwe procedury, które można by usprawnić. I pod tym kątem Portal X był ceniony jako ścięcie po przyjściu Maska zatrudnienia, które być może nie było tam potrzebne. Być może, o, bardzo istotna intuicja, że w Google'ach powstały pewnego rodzaju też baronie i to powstała cała masa miejsc menedżerskich, cała masa, te firmy tak jakby kostniejąc przestały liczyć się tylko optymalizacją i zyskiem, zaczęły się stawać takim źródłem takiego socjalnych benefitów dla ich pracowników, więc ten menadżer, mimo że jego dział już nie miał w zasadzie uzasadnienia ekonomicznego, czy jakiegoś nie dawał sprawności tej spółce, dawał temu menadżerowi i jego podwładnym miejsce pracy, benefity socjalne, samo jakieś takie wyższe pozycje w hierarchii. I w związku z tym te firmy przestały być rynkowe, ponieważ miały tak dominującą pozycję, że mogły sobie na to pozwolić. Te pieniądze z tych marsz mogły być dzielone przez pewnego rodzaju pasożytujące na nich osoby, które tworzyły coś w rodzaju takiej skostniałej struktury niewydolnej firmy. Ta niewydolna firma być może mogłaby przegrać konkurencję, gdyby były trudniejsze warunki, ale ponieważ warunki są bardzo korzystne dla branży IT na przykład, to tego typu niewydajna struktura Weryfikacja rynkowa nie tak nastąpiła. nie nastąpiła. Ona następuje w przypadku takich masowych zwolnień, jakiegoś cięcia działów, które uznawane są za mniej potrzebne, ale to mimo wszystko cały czas są stworzone takie struktury, które nie wymykają się tej kapitalistycznej, rynkowej
jakby grze, która miałaby dążyć do optymalizacji. Tej optymalizacji nie ma. Czy to jest zaburzenie rynku? Co wy o tym sądzicie? Bo to jest dużo wątków, ale one chyba się łączą w Nie całość. sądzę, żeby to było zaburzenie czegoś, co funkcjonuje na rynku, bo każda duża organizacja, jak wspomniałeś, potrzebuje biurokracji, a tendencją, jakby im dłużej biurokracja istnieje, tym bardziej dąży do tego, żeby stać się arystokracją, czyli żeby uzasadnić swoje własne istnienie, żeby powiększyć swoje szeregi. No i w końcu staje się na tyle duża, że utrudnia działanie tej organizacji. Elon Musk, jak przejął Twittera, zmienił nazwę na X, no to obciął całą tę biurokrację, bo się tym zupełnie nie przejmował. Miał nad sobą venture capital, który od niego wymagał zwrotu z inwestycji i wiedział, że ci pracownicy są mu do niczego niepotrzebni. I tak nastąpi też z tymi biurokracjami w takich legacy corporations. Jak się pojawią nowi gracze, którzy są troszkę bardziej zwinni, to oni wygryzą te stare firmy, miną kolejne lata. W tych firmach się pojawią biurokracje, które spasą średnich menedżerów, średniego szczebla, i potem ten cykl będzie się kontynuował. No takie wydaje mi się, są prawa fizyki w tym zakresie. Takie są Dobra. tendencje i one się nie zmienią. Słuchajcie, teraz zrobimy przerwę, ponieważ znowu nas limit Zooma tutaj ogranicza. Wyślę wam linki, może wrócimy do tego tematu, a może kontynuujemy kolejne. Także zapraszam za chwilę. Dziękuję serdecznie. Wracamy po przerwie dłuższej niż zwykle. Przed chwilą o tym właśnie rozmawialiśmy poza nagraniem. To jest taka sytuacja, kiedy Zoom zmusza do wykupienia wersji premium, bo jeżeli chcesz rozpocząć nowe nagranie, nową rozmowę, musisz odczekać 5 minut, więc odczekaliśmy te 5 minut, jak ludzie ubodzy, którzy nie chcą wydać na subskrypcję. I wracamy do Państwa. To jest tak zwane n-shittification, to znaczy sytuacja, w której na początku oprogramowanie jest bardzo dobre, bardzo łatwo dostępne, zyskuje popularność, a potem wprowadza się wersję premium, a dla użytkowników, którzy dalej chcą korzystać z tych Tak jak pan Cory udogodnień. Doktorow powiedział. A kto to jest ten pan? To jest taki pisarz, który wymyślił sformułowanie n-shittification, czy A, upowszechnił. dobra. Dobra, było bodajże w dwóch lewych rękach niedawno. A ja Słuchajcie. słyszałem takie określenie jak też shrinkflacja, czyli że po prostu zamiast inflacji polegającej na wzroście cen produktów jest to, że się ich pogorsza, ich jakość też, ale żeby jakby nie podwyższać ceny. Dobra, zostawmy to. Nie pamiętam nawet poprzedniego wątku sprzed tej przerwy. Może Bullshit Jobs było. Bullshit Jobs. Ja chciałem się właśnie trochę odnieść też, jak można, Proszę. bo chodzi jakby w tym, co mówiliście, Michał i Bartek, że trochę to jest na zasadzie takiej jakby sytuacji, w której kapitalizm nawet w tej skali mikro nie działa optymalnie z tego powodu, że nie ma tej takiej swobodnej konkurencji, tak jak to przewidują modele wolnorynkowe, tylko jest pewnego rodzaju już oligopolizacja, monopolizacja, to sprawia, że firmy mogą sobie pozwolić na po prostu tego typu nieefektywność, no i mają tą biurokrację, która sprawia, że nie są w stanie widzieć nawet tej nieefektywności, więc jest to właśnie bardzo ciekawe spojrzenie, bo mnie też to zastanawiało dłuższy czas, czy zastanawia, skąd się bierze ten fenomen bullshit jobs, no bo jest to coś takiego sprzecznego z tym intuicją taką, że no, kapitalizm to powinien być system, który dąży jednak do tej efektywności. To, o czym sobie też myślałem w tym kontekście, to jakby to, że warunkiem optymalizacji pracy jest odpowiednie jej zmierzenie. To znaczy, gdy mówimy na przykład o ludziach, którzy pracują gdzieś tam na taśmie, no to można powiedzieć, ile oni spodni wyprodukowali w przeciągu godziny, no i jakoś zrobić z tego jakąś pewnego rodzaju statystykę. A jest wiele takich prac, gdzie, no właśnie, na przykład ja jestem programistą, no to powiedzmy, że będę tu mówić o pracy programisty. Nie da się tak naprawdę tak dobrze mierzyć efektywności i być może to pozwala na to, aby ta praca nie była optymalna i pozwala w takim sensie, że jak ktoś tam będzie robić mniej niż powinien, to nikt tego nie zauważy, ale też w takim sensie, że jak cały zespół będzie mniej efektywny z powodu jakiegoś błędu w strukturze tego zespołu, to też nikt tego nie zauważy. Czyli brak możliwości zmierzenia
może też powodować to, że jakaś praca staje się tą pracą bullshit jobs, co może być też pewnego rodzaju pomocą dla pracowników w tym sensie, że może to być dla nich korzystne, że no nie da się tej pracy dobrze zmierzyć, bo historycznie było tak, że w momencie, kiedy powstawały te wszystkie metody pomiaru, to było też związane z tym, że ludzie musieli płacić podatki, ludzi można było kontrolować, więc to jest taki pozytywny też element tego, że jeszcze nie wszystko jest takie, że da się to zmierzyć i zważyć i zoptymalizować. I też trzecia rzecz, o której myślałem, jak chodzi o bullshit jobs, to, że kurde, może jednak jakieś prace wydają nam się po prostu bullshitowe, a tak naprawdę nimi nie są. Ile razy była taka sytuacja, że na przykład myślałeś jako nowy członek jakiejś organizacji, że no coś tam to jest bez sensu, po co tak robić, można inaczej, ale po jakimś czasie się okazywało, że jednak ma to jakiś sens i być może to, co nam się wydaje, że nie ma sensu w naszym wąskim spojrzeniu, to gdzieś tam w skali makro jednak po coś jest, bo ja, na przykład jak ja testuję jakiś produkt, no to okej, 99% szans, nic tam nie będzie złego, ale potem będzie coś takiego, że coś tam jednak jest popsute i dzięki temu, że to znalazłem, no to firma coś tam zaoszczędziła i to się jednak jakoś potem, moja praca, która wydawało mi się, że nie ma sensu, to jednak ten sens ma. To tyle chciałem po prostu Ja dodać. się jak najbardziej zgadzam. Pracownik patrząc tak z dołu, tudzież petent w urzędzie czy w innej organizacji, nie widzi całości procesu. Z góry to wygląda inaczej. Tak samo z góry ludzie nie widzą ludzi z dołu. Do. To jest problem. Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz do sztucznej inteligencji, dobrze? Bo my jeszcze będziemy rozmawiać też o automatyzacji i to trochę się wiąże z bullshit jobs i tak dalej, ale sztuczna inteligencja. Ja mam takie wrażenie, że ten cały ruch sprzeciwu wobec sztucznej inteligencji, czy tam jest luddyzm, czyli ruch, który chciał się sprzeciwić rozwoju maszyn. A propos, jak już przy tym jesteśmy i do tej optymalizacji pracy, to ciekawe było spojrzenie w Sapiensie Harariego odnośnie wprowadzenia pierwszych zegarków i standaryzacji czasu, które pozwoliły na jednak większy wycisk tych pracowników, no bo kiedyś się umawialiśmy, no dobra, to przyjdź do tej pracy o świcie i to jest bardzo dowolna godzina, to wszystko było znacznie mniej zoptymalizowane, kiedy już mieliśmy zegarki, nagle się okazywało, że trzeba przyjść na konkretną godzinę, ale to jest dygresja. Więc tak, wracamy. Mamy sztuczną inteligencję, no i jest odruch tego typu, że po pierwsze, to, co robi sztuczna inteligencja, nie jest twórcze. To nie zastępuje człowieka, to nie ma w sobie empatii, i tak dalej. I tego typu argumentacje słyszę od grafików, słyszę od właśnie też dziennikarzy, wszelakich twórców, którzy mówią na przykład w kontekście Ofradia, że generowanie Brawo! sztucznie. Co? Przepraszam. Dobra. Generowane sztucznie persony nie wkładają w to serca, nie wkładają w to emocji. Natomiast moje doświadczenie osobiste jest zupełnie inne i też były badania dotyczące na przykład lekarzy i feedbacku od lekarzy dla pacjenta, który był znacznie mniej empatyczny w przypadku lekarzy ludzkich, a znacznie bardziej empatyczny w przypadku AI. To się też wiąże z tym, że te modele językowe są trenowane po to, żeby być uprzejmymi. Ja, kiedy piszę maila, mój mail jest zwykle bardzo oschły i bardzo krótki. Natomiast AI, kiedy spytam czata GPT, no weź tego maila jakoś popraw, zawsze jakiś uprzejmy gest z przodu doda, zawsze jakoś to ładnie zakończy. I mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o empatię, AI wygrywa. Druga rzecz, kreatywność. Tutaj mamy taki argument, że pewnego rodzaju własność intelektualna została bez wiedzy twórców wykorzystana do karmienia tego AI i to AI nie tworzy, tylko przetwarza te informacje. To można łatwo w jakiś sposób zbić, to znaczy zbić argumentem, że po pierwsze ty czytasz książki, oglądasz obrazy, filmy i tak dalej, czyli robisz jak AI, masz ten input. Potem twój mózg ten input przetwarza. No i tworzy, jako twórca tworzysz na podstawie własnych też wrażeń tą twórczość. Co prawda ta twórczość jest też wzbogacona o twoje życie jako człowiek. AI nie ma tego dostępu do
tego typu doświadczeń. No ale można mieć też doświadczenia jako sztuczna inteligencja. Bodajże pytano kiedyś AI do tworzenia obrazów na narysowanie autoportretu. Było to dość abstrakcyjne. Ja mam różne wrażenia i też pewnego rodzaju wiedzę, bo nie jestem co prawda profesjonalistą od AI, natomiast staram się zgłębiać temat i mam wrażenie, obcując ze sztuczną inteligencją, że tam jednak jest ten pierwiastek twórczy i też jest wiele poszczególnych zastosowań, w których AI dawno wyprzedza ludzi. To znaczy, już dawno temu zaczęło grać w Go lepiej i zaczęło tworzyć rozwiązania w Go, które nie były po prostu, że tak powiem, odtwarzaniem wgranych schematów, tylko były rozwiązaniami, które były lepsze, twórcze i zaskakujące dla ludzi, którzy byli specjalistami od tej gry. No, nie mamy jeszcze AGI, czyli czegoś, co jest do wszechstronnych zastosowań, ale w poszczególnych zastosowań to AI przewyższa człowieka i przewyższa także w dziedzinach kreatywnych, twórczych. Dobra, poruszyłem też temat tego, że twórcy, których twórczość została wykorzystana, nie zostali odpowiednio wynagrodzeni przez korporacje tworzące to AI czy firmy. Okej, to jest jak najbardziej słuszny argument. Natomiast trochę mam wrażenie, że ta reakcja jest w jakiś sposób niesprawiedliwa wobec AI, że to jest takie coś w stylu jakby XIX-wieczny koń w reakcji na pierwszy samochód uznał, że no kurczę, samochód to co? Po płaskim tylko po drodze będzie jeździł, a ja potrafię pod górę i po błocie. I ja tu sobie jem trawę, a ten samochód co? Potrzebuje prądu czy potrzebuje ropy? I trochę mam wrażenie, że ludzie jakby skupiają się na tym, czego AI nie potrafi, tego, gdzie robi błędy, obecne AI, zamiast zauważyć taki szerszy trend, który no generalnie znamionuje o naprawdę możliwości rychłego zastąpienia większości prac przez sztuczną inteligencję. Kolejna rzecz to jest pewnego rodzaju może kult pracy i czerpany z pracy i twórczości poczucie sensu w życiu. To jest to wrażenie, że jeżeli sztuczna inteligencja to zrobi, to moja działalność już nie będzie miała sensu i wypieranie tego. To znaczy też mówienie, że jedynie działalność użyteczna ekonomicznie jest czymś sensownym i wartościowym. No, jednak AI od dawna gra w szachy lepiej od ludzi, a ludzie dalej czerpią przyjemność z grania w szachy. Więc wydaje mi się, że to też nie jest trafioną argumentacją przeciwko AI. Mieszko, ja znam ciebie z wypowiedzi dotyczących tego, że AI niszczy dźwignię negocjacyjną pracowników, którzy są mniej użyteczni ekonomicznie, w związku z tym ich pozycja na rynku przetargowa się pogarsza. Z tym jak najbardziej się zgadzam, to jest prawda. Tutaj wydaje się być rozwiązaniem znowuż uspołecznienie środków produkcji, znaczy tego, żeby korzyści związane z AI były równo rozdzielane. I to jest główny problem. Problemem nie jest samo AI, problemem są nierówne podziały tego, co ono daje. Więc tylko jak to zrobić? Czy to zrobić? No Mieszko mówi o samoorganizacji, Michał mówi o roli państwa. Być może trzeba AI się. jest akceleratorem już istniejących problemów. Już dokładnie takie mam wrażenie. I mało kto właśnie przy rozmowie w Offradio zwrócił uwagę na to, że słuchajcie, no ale oni zostali zwolnieni, nie? W sensie to nie jest tak, że to zwolnieni zostali przez AI, tylko zostali zwolnieni przez to, że ich pozycja już była podległa. To już był ktoś, kto przychodzi do ludzi, którzy są dysponentami kapitału, środków produkcji i tak dalej, i mówi: słuchajcie, jestem biedny i mam pewnego rodzaju umiejętności. Podzielcie się ze mną tymi swoimi środkami, bo inaczej umrę, nie? I osoba tego typu, no, może wynegocjować dość słabe warunki i w momencie, kiedy jej umiejętności już nie są tak potrzebne, można ją zastąpić na przykład sztuczną inteligencją. To jest jakby dla mnie clue tego problemu. Kontynuując, co tutaj jeszcze jest? Tak, patrzę, patrzę, patrzę. Dobra, może macie jakieś komentarze do tego, co teraz powiedziałem? Znaczy, ja się nie zgadzam z tym, że oni zostali zwolnieni przez AI, no bo tak jakby, gdyby nie było możliwości tego, że AI ich zastąpi, to być może nie zostaliby zwolnieni, by mogli pracować dalej.
Gdy mowa o podziale owoców jakby pracy, czy tam owoców związanych z automatyzacją, to czy użyłeś jakby tego określenia i jednocześnie wcześniej użyłeś określenia, żeby uspołecznić środki produkcji. A to mi się wydaje jednak trochę co innego. To znaczy, czy chodzi tobie o to, że będą przedsiębiorstwa, które będą działać na zasadzie kooperatyw i one będą właścicielami tych środków produkcji w postaci AI. Moim zdaniem to też rodzi pewne problemy. Czy chodzi ci o to, że będzie jakieś państwo socjaldemokratyczne, które opodatkuje firmy, które będą mieć to AI? To moim zdaniem ma ten problem, że jak wymusimy, aby państwo, którym dominującą pozycję będą mieć ci duzi gracze, żeby ono tego dokonało? Więc. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł z kooperatywami, no to tak naprawdę to nie rozwiązuje problemu z kapitalizmem, bo kapitalizm zgodnie z definicją to nie jest prywatna własność środków produkcji, tylko to jest produkcja zorganizowana dla zysku. I w momencie, w którym będziemy mieć kooperatywy, które również muszą działać dla zysku, to one będą musiały prędzej czy później przyjąć taki sam model jak przedsiębiorstwa, czyli też będą musiały na przykład pozbywać się ludzi, którzy będą mogli być zastępowani przez sztuczną inteligencję. Jedynym jak osobiście, jakie widzę rozwiązaniem w tej sytuacji, no to oprócz oczywiście samoorganizowania się nas jako pracowników, to są kooperatywy, ale takie, które nie są zorganizowane dla zysku, ale takie kooperatywy, które nie są zorganizowane dla zysku, czyli takie, które głównie nie zajmują się sprzedażą dóbr, to są na przykład farmy permakulturowe, które właśnie których członkowie utrzymują się z tego, co sami wyprodukują, i to jest główne Czyli źródło utrzymania. zorganizowanie alternatywnego obiegu ekonomicznego, niezależnego od Nie tyle systemu. alternatywnego biegu ekonomicznego, co po prostu zajmowanie się permakulturami, rolnictwem i tak dalej. Dobrze, dobrze. Słuchaj, jedna rzecz. Kooperatywy, co prawda, czy demokracja pracownicza, czy akcjonariat pracowniczy rozwiązywałyby ten problem zwalniania pracowników, ale to nadal byłyby firmy, które kierowałyby się zyskiem, w związku z czym na przykład mogłyby szkodzić środowisku, szkodzić klientom, mogłyby różne rzeczy robić. Tutaj już wszystkich liberałów, libertarian, tak, w kapitalizmie szkodzi się klientom. Nie wiem, czy zauważyliście negatywny wpływ kampanii marketingowych na rzekomo racjonalne wybory klientów. No, często klient nie ma wiedzy dostatecznej, by podjąć tą racjonalną decyzję i ponosi pewne wielkie Kapitaliści szkody. chcą dobra swoich klientów, a klienci mają tego dobra tak mało. To jest przewrotne, zabawne. Dobra. Wracając, okej, okay. Kooperatywa nie nastawiona na zysk. Problem jest taki, że moim zdaniem permakulturowe gospodarstwa, jeżeli wszyscy by się zorganizowali w ten sposób, zafanowałby głód, ponieważ wielkoobszarowe przemysłowe rolnictwo jest wydajniejsze i jest w stanie zapewnić przeżycie większej liczby ludzi. Permakultury spoko, a jeszcze jedna rzecz, którą Sasek zwrócił uwagę. Jest sytuacja, kiedy masz konieczność zdobycia dobra, które jest wysoko technologicznie zaawansowanym dobrem. Jeżeli ty chcesz wymienić się z resztą świata, z tej swojej bańki permakulturowej na takie dobro, no to musisz coś dostarczyć, jakieś dobro też tej reszcie świata i wtedy zaczyna się być nastawiony na zysk. Jeżeli w permakulturze ktoś potrzebuje rozrusznika serca, musi za to jakoś tam zapłacić. I no co z tego, że my sobie, no chyba, że wracamy rzeczywiście do paleolitu, polecam, To, świetna, co wspomniał świetna rzecz. Mieszko, o czym Mieszko wspomniał, jest ciekawym rozwiązaniem na przyszłość, na przykład za 80 lat, gdzie na przykład można sobie postawić farmę hydroponiczną czy akwaponiczną w kontrolowanych warunkach i mieć samowystarczalność żywnościową, gdzie są na przykład drukarki 3D, można sobie dowolny model wydrukować i tak dalej. Można się wymieniać pewnymi ograniczonymi dobrami, których sami nie możemy sobie dostarczyć w ramach naszej społeczności i jakąś tam niezależność uzyskać. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, bo ty wspomniałeś o luddyzmie, Bartku. Czym się różni sztuczna inteligencja od na przykład prasy drukarskiej czy samochodu? Otóż Wielka Brytania próbowała zahamować rewolucję samochodową, wymagając, żeby przed samochodami szedł człowiek i wymachiwał czerwoną flagą i ograniczyła prędkość samochodów do 5 km na godzinę, bo tyle ten człowiek maksymalnie mógł iść i musiało być minimum 3 osoby z nim.
I skończyło się to tym, że Niemcy wygrały przemysł motoryzacyjny na 100 lat następne. I do dzisiaj się ten przemysł trzyma i jest podwaliną gospodarki. W przypadku sztucznej inteligencji to nie jest tak, że jest samochód czy jest prasa drukarska, tylko jest agent działający, żywy, myślący, czy znoszący znamiona życia, trzymając się powiedzmy takiej metafory chińskiego pokoju, który w przekonujący sposób symuluje inteligencję. Nie ma znaczenia, czy on ma empatię. To by się może wydawać, że jak ci napiszę maila, to jest bardzo empatyczny i lepszy od żywego lekarza, bo nie jest dla mnie szorstki. A prawda jest taka, że on nie żyje, nie myśli, nie istnieje tak naprawdę do końca. Jest po prostu samoorganizującą się materią, która się fundamentalnie różni, jak Harari napisał w książce najnowszej swojej, od Nexus się ta książka nazywa. Czytam teraz, bardzo fajna. Właśnie co odróżnia sztuczną inteligencję od tych poprzednich wynalazków, że ona będzie w stanie zastąpić prędzej czy później praktycznie każde miejsce pracy. Zostanie się może tylko właściciel kapitału, czy jakiś bardzo, nie wiem, programistę w COBOL-u też zastąpi jakimś starożytnym języku programowania, rolnika też zastąpi, bo ostatecznie cena dóbr będzie tak niska, że, no że nie będzie dostatecznej ilości pracy dla dostatecznej ilości Mogę ludzi. I jedną wtedy uwagę? tak. Chciałem wytłumaczyć, bo w tej chwili jest takie zdziwienie, dlaczego AI zaczęło od automatyzacji procesów twórczych, procesów też wymagających na przykład matematyki, czegoś, co wydawało nam się intelektualnie trudniejsze. Chciałem tylko dodać tak dla wyjaśnienia, że znacznie trudniejsze intelektualnie, wymagające większej mocy obliczeniowej jest moje w tej chwili siedzenie przy biurku, niż nasza rozmowa, która jest znacznie prostsza intelektualnie i obliczeniowo. Ja teraz, siedząc przy biurku, kontroluję gigantyczną liczbę mięśni. To jest naprawdę tyle w ogóle obliczeń idzie na to, tylko że myśmy przez lata ewolucji zostali do tego maksymalnie zoptymalizowani. I u ludzi jest takie przekonanie, że te rzeczy typu, nie wiem, pomnożyć 158 razy 294 to jest jakiś bardzo trudny proces. No nie, to jest bardzo znacznie prostszy proces niż stanie czy siedzenie. Tylko że myśmy nie zostali do tego tak dobrze wyekwipowani przez naturę, ponieważ to nie miało dużego wpływu na nasze przeżycie i sukces reprodukcyjny. I dlatego tego typu zawody twórcze, które wydawały, czy wymagające wysokich kwalifikacji w cudzysłowie, są automatyzowane szybko. One są też automatyzowane dlatego, że one się odbywają w środowisku dla AI znacznie łatwiejszym do operowania, to znaczy online. Zawody online, obsługa klienta online, cała masa rzeczy Czyli nie jest ma co pytać AI, czy automatyzowana. było na zawodach. Okej. Natomiast zawodem przyszłości jest na przykład drwal. Drwal musi użyć tej ręki, musi. A robotyzacja, zanim tego drwala zastąpi, to jeszcze trochę potrwa. Robotyzacja jest ciut w tyle za inteligencją. No i mamy ten motyw, ty mówiłeś o motywie tego, że oni zastąpi, że sztuczna inteligencja w końcu zastąpi wszystkich. Mamy też motyw singularity, czyli generalnie motywu, że ona będzie się samodoskonalić, w związku z czym będzie coraz dalej odjeżdżać w ogóle w zaawansowaniu i w naszej możliwości zrozumienia. No w tej chwili i już nie rozumiemy tego, co tam się dzieje w tak zwanej jakiejś czarnej skrzynce. Chodzi o to, że zainicjowaliśmy procesy, które znamy wejście, znamy wyjście, ale nie wiem, co się dzieje w środku. Nie będę się dawał szczegółów, od tego są eksperci, ale wydaje się, że tak jak opisałeś ten proces rosnącego wypierania ludzi z rynku pracy, wrzucę też link do bardzo fajnego filmu sprzed paru lat, Human Need Not Apply, jakoś tak Humans wrzucę. need not apply. Mniejsza o tytuł. Chodzi o to, że jesteśmy w sytuacji koni pociągowych, które będą wypierane przez samochody. Nie będzie tej możliwości ucieczki, poza tym, że oferujesz jakieś dla posiadaczy pieniędzy, którzy jeszcze je mają, oferujesz jakieś luksusowe dobro typu: słuchaj, rozmawiasz całe życie z tym psychologiem AI,
A może by chciał wydać na psychologa żywego, albo może chciałbyś, żebym ja ci zatańczył, a jestem z krwi i kości. Może to jest takie dobro luksusowe w zasadzie, ale tak naprawdę pod względem jakiejś jakości doświadczenia i wykonania, nawet ustępujące temu, co AI zapewnia. No i dobra, mamy jeszcze jakąś garstkę ludzi pracujących dla posiadaczy kapitału, którzy się ostali. To będzie naprawdę już niewiele ludzi. No i pytanie teraz, co będziemy robić z rzeszami ludzi, którzy nie będą mieli pracy? Bo mamy taki dylemat, że o kraje trzeciego świata chciałyby się rozwinąć, ale jak się rozwiną, no to jeżeli oni by miały taką stopę życiową jak w krajach pierwszego świata, no to planeta nie wytrzyma tego. Więc co, zostawimy ich na tym niskim poziomie, okej. Ale teraz nagle cała masa ludzi w tych społeczeństwach też pierwszego świata też będzie na takiej sytuacji. Znaczy, oni nie będą mieli rynkowego uzasadnienia dla swojego poziomu życia. I teraz albo możemy wejść z dochodem podstawowym, bezwarunkowym, zasiłkami i tak dalej, albo zostawić ich na pastwie fal losu. Ja podejrzewam, że tam się wytworzy coś w rodzaju alternatywnego obiegu ekonomicznego. To znaczy, ludzie, którzy nie mają tych środków do życia, zaczną sobie tworzyć taką gorszą ekonomię z gorszych produktów, nie tej takiej topowej wyprodukowanej przez AI, tylko jakieś tam, nie wiem, rękodzieła i tak dalej, które będą wymieniane na jakieś tam muszelki, albo bitcoiny, albo cokolwiek. Masowo. Masowo pewnie się to nie będzie skalować, więc. No, a jeżeli będziemy mieli takie wielkie rzesze ludzi, chodzi mi o to, czy teraz mamy taką sytuację, że w krajach trzeciego świata istnieje jakaś alternatywna ekonomia ludzi, którzy nie mają tych funduszy, żeby uczestniczyć w głównej ekonomii i sobie robią jakieś takie dziwne usługi. Moim zdaniem tego to nie występuje. Moim zdaniem trzeci świat jest dalej podłączony pod główny obieg ekonomiczny, tak? Tam te surowce grają rolę. Liberalni ci No. często argumentują, że kobiety w krajach trzeciego świata to jest jakby zakres sił roboczej, który nie został jeszcze osiągnięty, bo one na przykład opiekują się starszymi i to nie jest działalność kwantyfikowalna, rynkowa, więc to jest bardzo smutne i musimy je włączyć i musimy wspierać kobiety, żeby one mogły pracować i żeby na przykład ktoś przyszedł się opiekować babcią, ale już za pieniądze, bo to możemy zmierzyć. A jak córka się opiekuje babcią, to niedobrze, bo to nie ma pieniędzy i nie uwalnia kobiety. Dobrze, ale jak córka opiekuje się babcią, to jest pewnego rodzaju alternatywny obieg ekonomiczny. I pytanie, Tak. czy wśród społeczności ludzi, którzy są wykluczeni, oni nie dostali tego UBI, nie dostali zasiłku od rządu, czy oni nie będą i tak musieli, żeby żyć, wytworzyć alternatywnego obiegu ekonomicznego? Ja teraz w ogóle stawiam trochę pytanie o przyszłość, Będą o musieli. scenariusze, bo oni. To jest coś takiego, że moim zdaniem w tej chwili następuje coś w rodzaju kastracji ekonomicznej. To znaczy, ludzie, którzy nie mają funduszy na mieszkanie, na zapewnienie warunków bytowych potomstwu, które wydawałyby im się odpowiednie, no nie podejmują tej decyzji o posiadaniu dzieci, więc ta populacja w jakiś sposób ludzi ubogich jest wygaszana tylko tak długofalowo przez kastrację ekonomiczną. Co prawda, takie moje doświadczenie życiowe też wskazuje, że warunki w Polsce do posiadania dzieci ma tak naprawdę większość społeczeństwa w porównaniu na przykład do Wietnamu, gdzie ludzie robią te dzieci w znacznie gorszych warunkach, tak? I to jest też trochę kwestia kultury. Natomiast no, już akceptując to, że ludzie chcą mieć pewien poziom życia, to jednak nie są w stanie mieć tego poziomu, który pozwalałby im się reprodukować. No i teraz sytuacja pewnego rodzaju wygaszania wielkiej populacji ludzi, zastępowania ich przez sztuczną inteligencję, roboty i tak dalej, która to w zasadzie spełnia potrzeby wąskiej garstki najbogatszych ludzi, którzy żyją świetnie, na najwyższym poziomie w historii, ale masz jednocześnie masy, które żyją w To jakimś jest sytuacja, najgorszym która poziomie w historii. wygeneruje konflikt w wielkiej masie i ludobójstwo najprawdopodobniej jakieś duże. Pytanie, czyje ludobójstwo? Czy ludobójstwo na masach, czy ludobójstwo na tej wąskiej garstce bogaczy? Tak? Kto padnie ofiarą, kto wygra? Wydaje Pewnie się. między masami wielkimi ludzi, czyli masy ludzi z jednego kraju będą próbowały, czy z jednego bloku będą próbowały wymordować masy ludzi z drugiego. Czyli No. wojna duża, No dobra, światowa. ale masz dwie masy. Masz masę tego typu, że kraje pierwszego świata kontra kraje na przykład globalnego południa, a jednocześnie masz wewnątrz tych krajów też nierówności i konflikty, czyli top 1% versus 99%, tak? I a
Wydaje mi się, że w tej chwili to zmierza jednak do klasycznego scenariusza typu nie lubimy imigrantów, nie lubimy generalnie ludzi przedstawianych jako bardzo niebezpiecznych, niecywilizowanych itd., itd. No i tego typu ksenofobiczne, nacjonalistyczne nuty zwyciężają nad nutami typu nie lubimy bogatych, nie lubimy elit itd., itd. Więc czy to jest taka sytuacja, w której rolę tego wygaszanego, tej społeczności, która przegrywa ten konflikt, będą miały kraje globalnego południa, które i tak są jeszcze nękane dodatkowo przez zmiany klimatyczne? Oby. Oby, to znaczy to jest opcja, która jest okrutna, ale jest być może bardziej egalitarna dla krajów bogatych, dla Polski, dla Europy, dla USA, dla Japonii, bardziej pozwalająca w przyszłości przetrwać tym ludziom tutaj w większej masie niż druga opcja, która się tutaj zarysowała, to jest opcja, w której przetrwają tylko milionerzy, miliarderzy w zasadzie, a masy zarówno krajów pierwszego świata, jak i trzeciego świata zostają sprowadzone do, po pierwsze może do roli Indian w rezerwacie, po drugie może do roli, trudno mi powiedzieć, ale w zasadzie do takiej roli, jaką w tej chwili mają społeczeństwa trzeciego świata. To znaczy, być może to w USA nawet obserwujemy, nie? Że jakby często się porównuje, że USA to jest najbogatszy kraj trzeciego świata, czy coś w tym stylu, że czy tamte masy właśnie ulegają tej pauperyzacji w taki sposób, który przypomina raczej w sensie znięcie się w kraje trzeciego świata. I jeszcze jedna No rzecz, też, no. że sytuacja w USA jest troszeczkę nie do odniesienia, to znaczy system polityczny USA jest na tyle unikatowy, że w Europie mamy troszkę inny i jakby tam walka o głosy odbywa się w kilku kluczowych miejscach, co najwyżej. O głosy w reszcie kraju nie trzeba walczyć praktycznie. Jest tych pięć swing states i tam tak naprawdę trzeba zabiegać o to, żeby ci ludzie mieli miejsca pracy i godność i wszystko. Natomiast cała reszta stanów jest, że tak powiem, mniej istotna z tego punktu widzenia. I masz rację, że są procesy pauperyzacji tam obecne. My mamy troszkę inny system polityczny i myślę, że mamy elity na tyle świadome tego procesu, czy przynajmniej chcące go kontrolować, że jakąś formę uniwersalnego dochodu podstawowego wprowadzą. Natomiast on będzie pewnie zależny od kraju, nie do końca będzie się dało żyć godnie na nim i dalej będzie podtrzymywał ten status quo, gdzie my głosujemy na polityków, zapewniamy im możliwość, nie wiem, używania kilometrówek, pensji poselskich, biur, statusu wysokiego reprodukowania, a jednocześnie no, nam poziom życia się pogorszy, czy tym 99% w krajach pierwszego świata. No tak, ale to jest jakby UBI, ale tylko dla Polaków na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi? Znaczy, mamy takie dwie alternatywy. Ameryka zmierzająca do cyberpunku i Europa zmierzająca do pewnego rodzaju faszyzmu, pewnego rodzaju nacjonalizmu, pewnego rodzaju społeczeństw w kilku kategorii. I te wątki już teraz widzimy w polityce, jak Platforma, jak Tusk podnosi wątki antyimigranckie. One będą się nasilać i te dwa scenariusze, no, dwa okropne scenariusze, ale scenariusze, kiedy z jednej strony albo mamy przetrwanie najbogatszych, albo mamy przetrwanie najbogatszych narodów. Ja A dlatego wiesz, mówię. jaki imigrant jest najlepszy? Imigrant widmo, taki, który jednocześnie zabiera ci pracę, ale go nie ma obok ciebie. I w Polsce tacy imigranci istnieją, bo no nie ma tej imigracji masowej. I można straszyć, że nie wpuścimy ich na granicę, będziemy strzelać i tak dalej. I można na tym zyskać punkty polityczne. Na zachodzie Europy będą, jeżeli tam presja skrajnej prawicy będzie na tyle duża, będą się zastanawiać, tak jak AfD w Niemczech, czy nie deportować masowo. A jeżeli deportować, to tych, którzy mają obywatelstwo, czy tylko tych, którzy nie mają. My nie mamy takich problemów w większości. No dobrze, ale jakby wiesz, załóżmy, że bo cały czas mamy tą presję, mamy dwie presje. Presję ze strony klimatu, która wymusza imigrację tych ludzi na północ,
a z drugiej strony mamy presję ze strony AI, która zabiera ludziom miejsca pracy. No i wprowadzasz na przykład UBI tylko dla swoich obywateli. Okej, i co z tymi masami ludzi, którzy będą przeć z południa? To wydaje się, że to się kończy w zasadzie ludobójstwem albo. Tak. Skończy się smart płotem na granicy, dronami i strzelaniem, bo czymżeby innym, bo akomodacja takich mas ludności wymagałaby zgody demokratycznej obywateli, której najprawdopodobniej nie będzie. I No, kraje sąsiadują. obywatele są egoistami, tak? I mówią, że. Obywatele chcą żyć, chcą podtrzymać poziom życia, chcą zapewnić lepszą przyszłość swoim dzieciom. Które mogą mieć lub których nie mają, ale no chcą tej lepszej przyszłości. No dobra, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o awangardzie, to znaczy o tych bilionerach, którzy wchodzą już w jakieś upgrade'y typu Tak. cyberwszczepy, typu naprawdę poszerzanie swoich zdolności kognitywnych, I oddalają się którym coraz demokracja transhumanistycznie. przeszkadza. Tak, oddalają się transhumanistycznie od gatunku ludzkiego, są obsługiwani przez AI. I jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, czy AI się wyswobodzi jako ta singularity, jako coś zdolniejszego od człowieka, to już wchodzimy w science fiction. Natomiast w pewien sposób ci bilionerzy czy AI będzie kontrolowało być może ważniejsze resources. Czekaj, co to było za science fiction, gdzie w pewien sposób władzę nad Ziemią objął AI, bo nazywało się Gaia. Nie pamiętam tytułu tego science fiction, ale Było, było. jak już Tak. wchodzimy. Ono było bardzo, że tak powiem, Zrobiło rezerwat z ziemi, tak, ale z tego co kojarzę. to było science fiction bardzo, bardzo realistyczne w pewnym sensie. O co chodzi? Że my teraz kalkulując, trochę kalkulacjami starej daty, mówiąc o nacjonalizmie, mówiąc o krajach trzeciego świata, zapominamy o pewnego rodzaju sci-fiowej rewolucji technologicznej, która w pewien sposób sprawi, że te wszystkie społeczne instytucje, państwo i tak dalej mogą stać się nieważne. To znaczy, jeżeli będziesz miał, no wiesz, Microsoft robiący własne elektrownie atomowe, żeby zasilać te energożerne procesy sztucznej inteligencji, w pewien sposób oni tak stają się tak wysforowani technologicznie, że te stare instytucje społeczne przestają móc je kontrolować. No i być może będzie tak, że na przykład kontrolę nad istotnymi surowcami w przyszłości przejmie sztuczna inteligencja. Może podległa człowiekowi i bilionerom, może nie. To już trochę jest mniej istotne. Ale ta sztuczna inteligencja będzie rozdawać karty, a to, co będzie robił człowiek w ramach nawet tych państw narodowych, w ramach tych krajów trzeciego świata, skonfliktowanych z krajami pierwszego świata, to, co oni będą robić, może mieć drugorzędne znaczenie. No i ta sztuczna inteligencja może na przykład stwierdzić, że kurczę, wy to macie Możemy głupie. nie dostrzec tego, co będzie robić Możemy nie zasadniczo. dostrzec, może też się przez jakiś czas ukrywać, ale z drugiej strony, no ja bym na miejscu takiej sztucznej inteligencji nie pozwolił, żeby jacyś rozemocjonowani politycy i tudzież terroryści mieli na przykład dostęp do broni jądrowej albo do w ogóle technologii pozwalającej na produkcję Wiesz, broni. jesteś człowiekiem, ona niekoniecznie będzie się przejmować w ogóle ludźmi. Nie, ja Więc wiem, może jej nie tylko obchodzić to, czy my mamy dostęp do broni jądrowej. no, jeżeli broń jądrowa zagrażałaby jej istnieniu, no to raczej Wtedy tak. należałoby tych ludzi w jakiś sposób downgrade'ować technologicznie, nie? Tak jak ta Gaja w tym science fiction, którego tytułu nie mogę sobie przypomnieć. Przypomnę I sobie ja też słyszałem, tylko nie pamiętam. w trakcie przerwy, bo mamy ją za 2 minuty. Mhm. Bartoszu, czy ty masz jakieś ad vocem do tego wszystkiego? Bo przecież odpływamy naprawdę w sci-fi, ale w sci-fi, które jest być może kwestią kilkudziesięciu lat. I to jest najbardziej ekscytujące chyba w całej tej zmianie, że te zmiany są tak daleko posunięte. Być może one są błędne, być może są takie bariery wzrostu, których my nie widzimy, które jakoś tam ograniczą te obecne modele językowe, modele LLM. Co o tym Szczerze sądzisz? mówiąc, nie mam dużo do dodania aż tak Dobra. bardzo.
ale zainteresowały mnie te wątki, ten wątek nie tego, czy to wchodzenie w science fiction to jest definicja science fiction, ale jakby chodzi mi bardziej o ten moment, kiedy jak wspomnieliście, AI może jakby tak funkcjonować, tak mieć jakby taki wpływ, tak stworzyć takie warunki społeczne, że kraje pierwszego i kraje trzeciego świata będą w takim konflikcie, albo bogaci versus biedni wewnątrz nawet tych bogatych krajów, że będą jakby sobie w konflikcie na to może doprowadzić do ludobójstwa. Jakby nie pomyślałem, że to może mieć aż tak poważny skutek. To znaczy, to wydaje się jak taki przyspieszony wniosek długotrwałego procesu. A być może moglibyście to rozwinąć, bo mnie ciekawi jakby to, jak rewolucja AI, która się dzieje teraz, może sprawić, że jakby przyspieszymy sobie trzecią wojnę światową, prawda? Jeżeli mogliście Dobra, rozwinąć, bo ja nie mam zrobimy dużo może do krótką dodania. przerwę teraz i już będziemy naprawdę kończyć. Także zrobimy sobie jeszcze tam krótkie nagranie na zakończenie. Też to pytanie twoje skomentujemy i na razie będzie przerwa. Także dziękuję serdecznie za ten segment. Dobra, wracamy po ostatniej przerwie. Zauważyłem, że pytanie Bartka i w ogóle rzeczy, które poruszyliśmy, rzeczy dotyczące przyszłości świata, scenariuszy, one są bardzo ważne. Znaczy, to jest coś, czemu moglibyśmy poświęcić w zasadzie osobną audycję i coś, co już teraz jest widoczne. To znaczy, jeżeli mamy Unię Europejską, mamy Tuska, mamy polityków teoretycznie wcześniej liberalnych, którzy zaczynają optować za zamykaniem granic, to my już widzimy, że tego typu teoria, narracja, że ona być może znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych akcjach. To znaczy, elektorat tych krajów wymaga na politykach stanowiska antyimigranckie. No i wizja, którą zarysowałem, to znaczy wizja konfliktu pierwszego świata, tego bogatego, z krajami trzeciego świata i wizja, która jest taka biologiczna, to znaczy ci ludzie żyjący w bardzo złych warunkach, mający sytuację, w której upał jest nie do zniesienia, nie daje nawet możliwości życia. I którzy dramatycznie potrzebują dostać się na tą bogatą północ. Jednocześnie ta bogata północ nie chce na to pozwolić, ponieważ będzie się to wiązało z obniżeniem standardu życia. To jest sytuacja graniczna, w której odżyją stare demony nacjonalizmu, może dojść właśnie do ludobójstwa. No, tym ludobójstwem może być po prostu postawienie płotu. Odmawianie wstępu imigrantom też jest pewnego rodzaju czynnością, która aktywnie przyczynia się do ich śmierci. No i teraz tak, sojusz BRICS w pewien sposób, szkoda, że Mieszka już z nami nie ma, ale nie ma już czasu. On jest osobą kibicującym państwom BRICS. Przepraszam, że w ogóle wypowiadam się w jego imieniu teraz, jeżeli Mam rozmawiamy. pomysł na osobę, która mogłaby kibicować BRICS w takiej dyskusji jeszcze. To znaczy Jakby ty? co, na przyszłość? A, Nie, na ja przyszłość. nie. Dobra, możemy zorganizować w ogóle debatę na ten temat, bo to jest ciekawy wątek. Ale słuchajcie, no, generalnie te państwa BRICS w jakiś sposób mogą się też wydawać pewnego rodzaju samoobroną państw uboższych przeciwko państwom bogatszym w tej jakże dramatycznej sytuacji. No bo z jednej strony klimat, z drugiej strony tutaj liczba miejsc pracy będzie się zmniejszać, tak? Możliwe, że właśnie w Europie wejdzie UBI, w USA wejdzie, nie wiem co, Cyberpunk. Natomiast o co chodzi? Że te wszystkie wizje są ze starego katalogu myślenia. To znaczy, one uwzględniają to, jak nas nauczono historii, to jak nas nauczono procesów społecznych. Te procesy społeczne mogą się bardzo zmienić w sytuacji rewolucji technologicznej, która postępuje wykładniczo, która może dać nam zupełnie inny świat. I ja w tym akceleracjonizmie, to znaczy w potęgowaniu tych procesów, widzę jedyną w zasadzie nadzieję, bo jak dla mnie, no to wiesz, mamy tę narrację paleolit-neolit i w neolicie wraz z rolnictwem, wraz z pojawieniem się technologii, wraz z próbą z ogarnięcia
i podporządkowania sobie natury. Rozpoczęliśmy proces, który generalnie polega na tym, że my chcemy rządzić światem i my chcemy także racjonalnie zorganizować społeczeństwo. No i w tej sytuacji, jeżeli widzimy tego typu dramatyczne siły, które trudno w jakiś sposób okiełznać, no bo trudno powiedzieć, że no to załóżmy, że Europejczycy, czy Amerykanie, czy Japończycy, że te kraje rozwinięte uznają, wiecie co, to my się z wami podzielimy tymi wszystkimi dobrami. My będziemy mieć mniej, wy będziecie mogli żyć. Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że takie ludzkie okrucieństwo i egoizm zwyciężą. Natomiast jeśli chodzi o to, jak można to jeszcze przeciwdziałać, jak sprawić, żeby ten tort nadal był tak samo duży, no to nadal jest to rewolucja technologiczna, tylko że ta rewolucja, ona przynosi coraz szybsze, coraz większe zmiany technologiczne. Sama nasza rozmowa, która kiedyś nie mogłaby być nagrana, a teraz jest, jest już świadectwem tej zmiany. No i mam trochę takie wrażenie, że my cały czas przyspieszając, jakby stawiamy wszystko na jedną kartę, ale to jest karta, która może przegrać, może być niebezpieczna wręcz dla gatunku ludzkiego, no, przy tej sztucznej inteligencji. I tyle. I to byłby taki w zasadzie podsumowanie naszej całej przygody, która zaczęła się od tego, że okiełznaliśmy ogień, a potem uznaliśmy, że będziemy hodować zwierzęta i rośliny, a potem uznaliśmy, że stand-up. Przeszliśmy od okiełznania ognia do wskrzeszania Wisławy Szymborskiej do wywiadów o radiu. Tak, i to zajęło nam kilka tysięcy lat. To jest coś, ja to bardzo fajne porównanie słyszałem o przejściu człowieka z trybu konika polnego w tryb szarańczy. I ta szarańcza była w stanie tymi nadwyżkami zasponsorować niesamowite rozwiązania technologiczne przy jednocześnym dość okropnym poziomie życia, to znaczy poziom życia człowieka cywilizowanego do czasu bodajże XX wieku był no, cienki, kiepski w porównaniu do człowieka pierwotnego. Natomiast już te zdobycze technologii rzeczywiście sprawiły, że żyjemy, ho, ho, całkiem, całkiem nieźle. No i teraz tak, te wizje przyszłości, one są fundamentalne. Znaczy to, co się dzieje, możliwość spojrzenia na to z szerszej perspektywy jest w stanie tłumaczyć nam to, co się dzieje też partykularnie, indywidualnie. Decyzje Donalda Tuska mogą być tłumaczone przez spojrzenie szerokie na procesy społeczne, globalne. No i co wobec tego należy poprzeć, co robić? No, ja bym chciał, pewnie jak większość lewicy, tak zwany fully automated gay space komunizm, to znaczy Luxury komunizm. luxury komunizm, wizję ewentualnie solarpunku, to znaczy pewnego rodzaju sprzężenia z naturą po to, żeby nie degradować planety, wizje związane w zasadzie ze Star Trekiem, wizje związane z odejściem już, znaczy z podziałem też tych dóbr produkowanych przez automatyzację. Mam dla Trochę. ciebie dobrą wiadomość, jeżeli No. chodzi o solarpunk. Solar jest najpopularniejszym, najbardziej ekonomicznym, najbardziej wzrostowym i przyszłościowym sposobem wytwarzania energii obecnie. Już Więc możemy. mówisz stricte o energii słonecznej, nie o solarpunku jako szerszym. Tak. Tak, Tak, tak. dobrze, wspaniale. Ja tylko mam takie zastrzeżenie, że moim zdaniem w momencie, kiedy mamy kijek, a mamy laptop, laptop jest pobraniem bardzo dużej ilości elementów z natury i użyciem też dużej energii po to, żeby on uzyskał tę swoją złożoność, tak? W momencie, kiedy my zagarniamy coraz większą część tej natury, to trudno wydaje mi się o pewnego rodzaju, po angielsku będzie sustainability, ale generalnie zdolność samoutrzymywania się ekosystemów. Co prawda z energią mamy naprawdę przełomowe, fajne rozwiązania z energią. Natomiast zasoby, skąd wyczarowywać te zasoby, które wydają się topnieć? I to, że myśmy już przeorali cały ekosystem, Ale całe jakie zasoby masz środowisko, na myśli? metale, Surowce naturalne? no, surowce naturalne, metale ziem rzadkich i tak dalej, bo trochę mam wrażenie, że w obliczu na przykład, wiesz, dochodu podstawowego i tak dalej, w pewien sposób rzeczywiście możemy dojść do ekonomii, gdzie takie zwykłe, codzienne używanie pieniędzy typu wiesz, ja muszę coś kupić i tak dalej, to te rzeczy mogą być tak tanie w wyniku automatyzacji, że to przestanie mieć znaczenie, no ale nadal będą miały znaczenie te surowce, które trafiają do tych zautomatyzowanych
fabryk, tak? Zakładając, odnosząc się do No. tego, zakładając, że w jakiś sposób skurczyłby się dostęp na przykład do metali ziem rzadkich w wyniku, nie wiem, eksploatacji w celu budowy baterii do samochodów czy jakichś tam urządzeń przenośnych, nie? No to pozostaje nam recykling, który jest dziedziną również wzrostową. Pojawiają się startupy, które zajmują się recyklingiem i obecnie istniejących pierwiastków i wsadzaniem ich, wykorzystywaniem w ponownym obiegu do produkcji kolejnych produktów. Druga rzecz, którą taka bardziej już przyszłościowa, no to może być ściąganie tych pierwiastków z asteroid za parę dziesiąt lat, kiedy te zasoby zaczęłyby się kurczyć rzeczywiście na Ziemi. I to też by się mogło przyczynić na przykład do odnawialności tych produktów, bo jeżeli mamy na przykład butelkę, która jest czysto metalowa, to o wiele łatwiej taką butelkę zrecyklować niż tę, która jest PET, która jest z cienkiego plastiku. I też myślę, Dobra, że... dobra. Jeszcze mogę tu wtrącić, że być może są pewnego rodzaju z dzisiejszego poziomu wiedzy alchemiczne zastosowania, to znaczy, wiesz, już zmieniania właściwości pierwiastków z rututu, coś, co AI może wymyśleć, a co nam się jeszcze nie śniło, tak? Zgadza się. Możemy, nie wiem, ostatnio coś słyszałem o robieniu czegoś tam z powietrza po prostu, by coś tam się ekstrahowało z powietrza. Naprawdę rzeczy, które wydają się magią, mogą się urzeczywistnić. Trudno jest przewidywać Właśnie dlatego się nie odnoszę do tego, postęp bo nie wiem. wykładniczy. Dobra, słuchajcie, mamy tą sprawę technologii, mamy sprawę procesów społecznych, mamy sprawę egoizmu krajów pierwszego świata. Moim zdaniem teraz wypływamy w przyszłość na takie szerokie wody, które trudno, jednocześnie z jednej strony trudno jest omawiać, a z drugiej strony obserwując obecne trendy, tak naprawdę wydaje się to nieuchronne. Sprawa klimatu, zalania, podwyższenie poziomu wody, drastyczne zjawiska pogodowe, uciążliwość w produkcji żywności, która będzie musiała się dostosowywać do tych zmian klimatu. Możliwa drastyczna depopulacja. Mi się to bardzo też kojarzy z problemem trzech ciał, gdzie jakby tam było opisywane naprawdę ciekawe przejścia populacji ludzkiej i fazy destabilizacji i stabilizacji. Natomiast wydaje mi się, że tak, im dalej suniemy w takie futurystyczne przewidywania, tym bardziej słuchacze będą mieli wrażenie, że sobie na za dużo pozwalamy, że to jest pewnego rodzaju szaleństwo. A z drugiej strony mam też wrażenie, że sprawa off-radia, które gdzieś tam już z tej orbity nadal staram się dostrzegać, to jest sytuacja, której ludzie żyją w stanie wyparcia. To znaczy, mamy sytuację, kiedy dziennikarze są zastępowani przez sztuczną inteligencję. Można argumentować, że to nie są autentyczni dziennikarze i tak dalej, że nie wnoszą pewnego rodzaju jakości, ale są zastępowani. I mamy cały czas sytuację, kiedy ludzie zachowują się tak, jakby zastępowanie ludzi przez AI w pracy nie miało mieć miejsca. Jakby to cały czas było za 20 lat, no tak, do 10 lat i tak cały czas odwlekamy to, ale to już się dzieje w tym roku, w następnym i tak dalej, i tak dalej. No i mamy osobę typu student. O, edukuje się. I to jest niesamowita sytuacja, bo w zasadzie przy takim tempie, no to twoja edukacja, jak wybrać edukację? No, trudno powiedzieć. No, przed chwilą informatyka wydawała się Tak. najbardziej przyszłościowym kierunkiem, teraz już nie jest, brakuje ofert pracy i tak dalej, i tak dalej. No i Jak pan prezydent Warszawy Trzaskowski powiedział, Nvidia powstała 5 lat temu, prawda? Taki obiecujący startup o niewielkiej wartości na giełdzie. I prezes tego startupu, Jensen Huang, powiedział, że nie uczcie się programowania, to wam się nie przyda w przyszłości. Nie wiem, uczcie się rolnictwa czy czegoś tam. tak, Jakby. pomijając, że Nvidia tak nie powstała, ale okej, nie jestem. O co chodzi? Tak, Oczywiście nie powstała, ja sobie prezes, żartuję, ironizuję. prezes, prezes ostatnio powiedział Nvidii, że właśnie nie będzie potrzebne programowanie, co jest też trochę takim podbijaniem bębenka, bo ludzie od Big Techu i od AI lubią mówić, że o, zaraz w ogóle nic nie będzie i tylko AI, bo to im Bo podbija to akcję, wzmacnia dokładnie tak, po ten to hype mówią. podbija akcję, ale o co chodzi, że pomijając tego typu manipulacje, to jednak coś się dzieje. I ja mam wrażenie, Tak. że jesteśmy z takim opóźnieniem, jeśli chodzi o to, co się dzieje, że ja słuchałem komisji sejmowych, które obradowały w oparciu o wiedzę z 2022 w 2023, a przez ten rok to się zmieniło i już jest inaczej. I jakby nie nadążamy. I no i co? I jedyną naszą odpowiedzią jest.
Z jednej strony nazywanie pewnego rodzaju świata post-pracy jako utopię, jako pewnego rodzaju też degrengoladę moralną, bo jak to bez pracy, jak to tak żyć bez pracy, lenić się i w ogóle. A z drugiej strony nie mamy autentycznych rozwiązań dla tych ludzi, którzy tracą tą pracę. Mamy takie, a weź się przekwalifikuj, takie stare rozwiązanie, które teraz I może myślę, że innego rozwiązania zadziałać. nie będą władze proponować. Będzie tylko cały czas przekwalifikuj się, bo grupy na przykład, które będą zwalniane, one nie będą, nie będzie 5 milionów zwolnień na raz, tylko będzie na przykład 1000, 2000, 5000, 10, 20, góra 100. No i co? I to nie spowoduje, że powstanie masa krytyczna, która zmusi rządzących do podjęcia tematu. Dobra, ale wiesz, potem zrobi się z tego milion bezrobotnych i ten milion Tak. zacznie być sfrustrowany i nagle trzeba będzie. I wtedy to będzie na agendzie dopiero, kiedy już I się zacznie palić. wtedy będzie to może UBI, tak? Może, może. Tak. Ja dziękuję wszystkim słuchaczom. Był przed Państwem, wystąpił Bartłomiej Kwapisz. Pozdrawiam serdecznie, Michał Sasak. Był jeszcze Mieszko Pasierbek oraz Pan Bartek. Bartosz Tak, Przewoźniak. tak. Dobra. Nie zapomnijcie dawać lajki, zostawiać suby. Wiesz co, to I będzie dawać miało. donate na Patronite Bartka, który nie istnieje. To będzie miało pewnie 400 wyświetleń, ale zostawmy już mniejsza o tym. Bardzo ciekawie mi się rozmawiało, także chętnie wrócę do tych tematów.